Wiem, że jak się przekroczy pewną granicę kiczu, no to się ma efekt. No to mamy efekt budowania bezsensownych pomników papieża i doprowadzenia do sytuacji, w której w stolicy dzisiaj nie ma jednego dobrego pomnika Jana Pawła II. Dlaczego młode pokolenie się odwraca od różnych rzeczy? Bo jest bardzo wrażliwe na fałsz. Społeczna lewica, podkreślam słowo społeczna lewica, nie musi być lewicą, która nie idzie równo z Kościołem. Dlaczego, przepraszam, Łukaszenka tak nie znosił zawsze Polaków na Białorusi? A dlatego, że uważał, że oni właśnie mają tego ducha. Dokładnie tak uważał. Tak jak zaznaczaliśmy, będziemy mówili o patriotyzmie, o solidarności, też o zaspie. I przyznam Państwu, że mam pewien problem ze słowem patriotyzm. Nie dlatego, że się nie czuję patriotą, ale dlatego, że to jest jedno z takich nowoczesnych słów. To jest taki izm. Tak jak konserwatyzm, socjalizm, nacjonalizm. I te nowoczesne słowa, one mają taką tendencję do abstrakcji, do tego, żeby nie uchwytywać tego, co jest konkretne, tego, co jest w doświadczeniu. One mają też tendencję do tego, żeby mobilizować ludzi. Do tego służą te wszystkie izmy. Żeby ludzie mogli właśnie za coś umierać, za jakąś ideę umierać, żeby mogli się poświęcać, żeby mogli składać ofiarę. To jest też jeden z tematów, do którego będziemy powracali, to znaczy ofiara. Ale też na samym końcu jest to słowo, które da się łatwo upolityczniać, da się łatwo zamienić w jakiś ideologiczny sztandar. Więc mimo pewno tego, że większość z nas, skoro jesteśmy tutaj, jakoś jest związana z patriotyzmem, to chcę pokazać właśnie na pewnego rodzaju kłopot z samym pojęciem i w ogóle można powiedzieć szerzej z nowoczesnością, która ucieka od tego, co konkretne, od jakiegoś odruchu serca, od spojrzenia komuś w oczy, od doświadczenia ciała, tutaj patrzę na Dominikę Żukowską, która się zajmuje teologią ciała, do abstrakcji. No i patriotyzm był jednym, jeśli nawet nie pierwszym izmem nowoczesnym, który został wprowadzony do naszego języka na przełomie XVIII i XIX wieku. Więc wcale nie tak dawno. I dlatego, żeby trochę zerwać z takimi izmami, z takimi abstrakcyjnymi przemyśleniami, chociaż myślę, że tutaj patrząc na ilość profesorów, którzy są wśród nas i te abstrakcyjne pojęcia też tutaj się pojawią, to chciałbym rozpocząć też w ramach takiego przedstawienia państwa od prośby, żeby przypomnieć sobie rok 87, od którego będziemy wychodzili. Ja też próbowałem sobie przypomnieć ten rok, co ja robiłem w roku 87, jak się wtedy czułem i sobie nawet przypomniałem tą pielgrzymkę, chociaż miałem wtedy 8 lat. Nawet pamiętam swoje uczucia do tej pielgrzymki, które były uczuciami dziecka, które nie wiedziało, co się dzieje i było dość zdystansowane do tego, co jest, do tego, co jest wokół. Więc mamy wspaniałych prelegentów, dla nich Państwo tutaj dzisiaj przyszli i trochę ich przedstawiając, a z drugiej strony też trochę rezygnując z tego abstrakcyjnego podejścia do rzeczywistości, to chciałbym Was zapytać o ten rok 87. Czy jakoś go pamiętacie? Czy jakoś zaspa jest w Waszej pamięci? Chociaż nie musi być, nie musimy jakoś czuć takiego też przymusu patriotycznego, żeby powiedzieć, tak jest, zaspa, byłem wtedy, prawda, w tym tłumie, który skandował Solidarność. Więc tutaj też chcę zdjąć ten przymus z Państwa. Więc pierwsze pytanie, rok 87, jak jakoś jest obecny w Waszej pamięci, w Waszym doświadczeniu? Czy ktoś jest odważny, żeby przypomnieć sobie ten rok? Nie trzeba po kolei, nie trzeba po kolei. Możemy po kolei w tej sytuacji. No, ja pamiętam oczywiście. Ja pamiętam oczywiście ten rok i pamiętam tę pielgrzymkę, chociaż zaspy nie pamiętam akurat, bo po pierwsze jestem z Warszawy, w związku z tym to jednak był Gdańsk. A ja pamiętam, bo mnie aresztowali z tego powodu. I siedziałam wtedy na dołku, o ile się nie pamiętam, w areszcie na Woli. Chyba na
to Młynarski, nie pamiętam, gdzie jest areszt milicyjny na Woli, ale jedyny raz wtedy siedziałam na Woli, w związku z tym pamiętam to. A wszystko zaczęło się od tego, że myśmy wyszli z grupą kolegów, z kolegów z WIP-u, bo już wtedy chyba WIP powstał, czyli Wolność i Pokój Ruch, i myśmy witali papieża po przylocie do Warszawy. No i wyszliśmy z transparentami, no i jakoś tam się to udało nam z tymi transparentami się tam przemknąć, a następnego dnia, nie na Żytnie, już wiem gdzie siedziałam, na Żytniej, więc to komenda na Żytniej. No więc i następnego dnia po prostu przyszła milicja i zamknęła i mnie i mojego męża. I z tym wiąże się taka anegdota, bo potem już wszystko tylko trochę z radiowęzła było słychać tego w areszcie. Nawet pamiętam, że jedna z mszy była transmitowana na pewno, przynajmniej jakieś fragmenty, bo tośmy słyszeli. Ja także generalnie no to pamiętam i co jeszcze mogę powiedzieć. No pamiętam jeszcze taką anegdotę, mianowicie moi rodzice postanowili powiadomić papieża, że młodzież została aresztowana przy okazji jego przyjazdu i zrobili to przez arcybiskupa Tokarczuka. No ale nie wiadomo było, czy to doszło, czy nie doszło. I kiedy już parę minęła cała pielgrzymka, wszystko, papież powrócił do Rzymu, myśmy zastali w skrzynce taką kartkę bez podpisu. Było na nim tylko napisane tak. Powiadomiłem kogo trzeba, Ignacy. I tak naprawdę to było u nas w domu, w naszej właśnie w naszej skrzynce takie coś. Także akurat tak się składa, że mam rzeczywiście z tą pielgrzymką takie wspomnienia, że tak powiem, kombatanckie związane. No. No a dla nas oczywiście no wiadomo było, że właśnie papież jest symbolem po prostu i takim powodem jakby no po pierwszej pielgrzymce, potem po drugiej tej w stanie wojennym takiej, kiedy ja tylko co wyszłam z więzienia, no to jest po prostu taki jakby to powiedzieć, no coś co skupia w ogóle nasze nadzieje, nasze no takim trochę uosobieniem tego patriotyzmu, tak jak pan powiedział o patriotyzmie, no to tak, no to myśmy to też tak widzieli, że to paradoksalnie patriotyzm tutaj w tym się nie jawił jako wartość partykularna, tylko jako uniwersalna, o którą my razem, prawda, chcemy, dochodzimy o wolność tutaj, o Polskę, no i właśnie jest też ten nasz papież, prawda, zawsze się tak mówiło, nasz. No więc to jest taka opowieść moja z 87 roku. Tak, spiesząc się tutaj do państwa, to jechałem koło ulicy Zbigniewa Romaszewskiego i tak sobie pomyślałem, że tutaj właśnie w dobre miejsce jadę i chyba dobre pytanie zadałem. Także bardzo się cieszę. To, co jest ważne w tym, co pani powiedziała, to że te czasami abstrakcyjne pojęcia, one żeby miały życie, muszą zostać ucieleśnione przez kogoś. Czyli jeśli kiedykolwiek myślimy o czymkolwiek, co jest abstrakcyjne właśnie, nie wiem, właśnie socjalizmie, nacjonalizmie, konserwatyzmie, to jeśli nie ma ludzi, którzy w jakiś sposób je ucieleśniają cali sobą, to wtedy nie ma też tych pojęć. One wtedy nie mają żadnego znaczenia, więc też rozumiem, dlaczego można pójść kogoś takiego powitać, kogoś, kogo trzeba i też no, złożyć, no, waham się użyć to słowo, bo może to jest za duże, ale jakąś ofiarę. Jakąś ofiarę, której się później nawet nie pamięta, gdzie to było, czy to na Żytniej, czy gdzieś tam na Woli. Znaczy wie pan, to jest też taka może myśl następna, to ja tutaj ustąpię może moim współdyskutantom, natomiast w ogóle pojęcie, to myślę, że warto się zastanowić nad pojęciem ofiary, ono bardzo niemodne było w moim pokoleniu i w takim ciut jeszcze ode mnie starszym, chyba nadal jest niemodne, to bardzo niemodne pojęcie, wszyscy zawsze mówili, że ja nie, no cię, to czy z przyczyn czysto estetycznych robię, ja mnie to tam, nie tam. To żadna ogóle, ofiara. Żadna ofiara. To, żadna ofiara. To w ogóle żaden problem. I oczywiście to ma trochę sensu, bo z kolei zastanawianie się nad tym, jak bardzo poniosłeś jakąś szkodę, prawda, jak złożyłeś ofiarę, czyli coś jakby czymś ofiarujesz, prawda, za coś. No to oczywiście to nie do końca podtrzymuje, że tak powiem, ducha, bo też człowiek się za bardzo zastanawia, jak to cierpi. No nie, a była taka moda, żeby mówić, że ja nie, ja tam na Żytni,
drobiazg. No, tam trochę co prawda brudno było i tam nie dawali co prawda niczego tam do spania, brudny koc. Pamiętam, że musiałam, że bardzo się brzydziłam, musiałam zdjąć z siebie halkę, którą zawinęłam poduszkę, bo się nie mogłam jej dotknąć, po prostu było to tak brudne. No i tam, a i chciałam Pismo Święte mieć ze sobą i mi zabrali to Pismo Święte. I ja beczałam okropnie i weszłam, wprowadzili mnie do celi, ja płaczę, że mi zabrali książkę. No a jakieś takie prostytutki siedzą dwie i tak mówią się, a ty mała za co siedzisz? Ja mówię, no tu, a ty polityczna jesteś. Nie, martw się, my tu wszystkie za niewinność, powiedziały. No, także tak to było. No. Solidarność, tak, ponad podziałami. Czy ktoś chce powrócić pamięcią do roku 87, bo też możemy przejść do takiej, do po prostu doświadczenia, nie chcę powiedzieć patriotyzmu, ale polskości, które też mnie interesuje was. Więc tutaj dużo poświęciliśmy na ten rok 87, ale tak naprawdę chodziło mi o takie doświadczenie polskości, a nie właśnie tego abstrakcyjnego patriotyzmu. Czyli otwieram też z taką ciekawością pole tutaj dla panów, żeby zaadresować albo kwestię roku 87, albo też jakieś wasze doświadczenie polskości, które może później dopiero jako takie określiliście. Tak samo jak się później pewno patrzy na swoją ofiarę, którą się dokonało. Ja nie mogę nijak zaprzeczyć, że w 87 roku byłem całkiem dorosłym człowiekiem. Tego się nie da zaprzeczyć. Byłem na spotkaniach z papieżem, ale nie były to przeżycia emocjonalne, chcę powiedzieć. Byłem po okresie, kiedy mój stosunek do Kościoła był bardzo zdystansowany i w czasie, kiedy już przechodziłem przez doświadczenie bliskiego współdziałania i z instytucjami Kościoła, i z ludźmi Kościoła, którzy mi bardzo imponowali, którzy byli wielkimi postaciami polskiej historii, że wspomnę Tadeusza Mazowieckiego, Andrzeja Wielowiejskiego, czy Wiesława Chrzanowskiego i paru innych. I patrzyłem, nie kryję, na wizytę papieża w Polsce nie w kategoriach religijnych, nie w kontekście kultowym, tylko w kontekście społeczno-politycznym. Byłem po lekturze encyklik papieskich, które na mnie zrobiły wielkie wrażenie i były takim czynnikiem, który kazał mi przyjąć, że jestem po tej samej stronie, że Kościół pomaga w staraniach o demokrację w Polsce, niezależnie od tego, co się dzieje, chociaż niewątpliwie były też przykłady taktycznego zachowania Kościoła w tamtym okresie. I odebrałem wizytę papieską jako taki krok po tej drodze, po której Polska zaczęła już iść, to znaczy zwiększenie marży nadziei i zmniejszenie marży obaw. Widzę, język ekonomiczny tutaj wchodzi, jak przystało na profesora ekonomii. To przypadek. Poręczne to jest słowo po prostu i uniwersalne. Więc wizyta papieska miała dla mnie znaczenie, ale jak powiadam, jako wydarzenie przede wszystkim społeczne i polityczne. Umacniała mnie w przekonaniu, że nie sami zmierzamy w tą stronę. Umacniała, bo już przekonanie, że tak nie jest, powstawało wcześniej. Ale to umacniało. Paradoksalnie, ale wspomniałem o encyklikach papieskich. Ja nie wiem, czy do tego warto się przyznać w tym gronie. Mam skłonności lewicowe. Powiedziałem też o socjalizmie. No to zależy, jak to słowo będziemy interpretować. Zalecałbym ostrożność w każdym bądź razie. Ale jednocześnie łączyłem sympatie lewicowe z odrobiną antykomunizmu. Z odrobiną antykomunizmu. I czytając encykliki papieskie, znajdowałem tam przesłania, znajdowałem tam wskazówki, zarysowane cele, szczególnie w encyklice Solicitudo Rei Socialis, które kazały mi powiedzieć, że społeczna lewica, podkreślam słowo społeczna lewica, nie musi być lewicą, która nie idzie równo z Kościołem, że jest tutaj takich elementów zbieżnych w tej drodze całkiem sporo. Też tutaj wspomniał pan profesor o kwestii właśnie lewicowej. To też tutaj chcę się ukłonić przed organizatorami, bo widzą państwo, że nasz skład jest bardzo zróżnicowany i to, że możemy się właśnie
spotkać w takim zróżnicowanym składzie solidarnym właśnie jedni drugich. To też jest coś bardzo wartościowego. Ale chciałbym tutaj pana trochę przycisnąć, bo mówi pan o, dystansuje się pan od tej sfery duchowej, a podkreśla tą sferę polityczną i społeczną. I czy da się to tak naprawdę oddzielić jedno od drugiego, prawda? Czy ci ludzie, którzy byli wtedy na ZASP-ie, ja też z jednym z nich dla naszego projektu w Centrum Myśli Jana Pawła II rozmawiałem, to był Grzegorz Popielczyk, który był szefem Solidarności w Żyrardowie. I on jak opowiada o tej mszy, no to mówi, że nie mówi właśnie o doświadczeniu duchowym, indywidualnym, tylko mówił, i to pamiętam do tej pory, chociaż robiłem z nim wywiad 8 lat temu, jak on mówi, że wróciliśmy z tej mszy silni, mocni. I dla mnie takie doświadczenie duchowe bardzo mocno przychodziło w doświadczenie właśnie takiej siły społecznej, takiej siły solidarności społecznej. Więc jak pan to widzi? Ja może powinienem powiedzieć na początku. W dzieciństwie byłem ministrantem przez 7 lat. I szczerze mówiąc, debatę, mówiąc w uproszczeniu i trywialnie, o Panu Bogu stoczyłem z moim kolegą w średniej szkole. On był znacznie lepiej ode mnie odczytany, lepiej wykształcony. Ja tę debatę przegrałem. I do sympatii wobec Kościoła wracałem powoli. I to w związku przede wszystkim z tym, co się działo w życiu społecznym i politycznym. Jeżeli chodzi o zakorzenienie doktrynalne w wiarze. Nigdy przez to nie przeszedłem, przyznam szczerze, po tej dyskusji, którą przegrałem. Może dlatego, że ją przegrałem i się bałem, że przegram następną. Tego nie wykluczam. Natomiast to, co pan mówi o takich emocjach, które są związane z przeżywaniem i z poczuciem wspólnoty. Owszem, ale dlatego mnie jest bliska bardzo formuła, którą Tadeusz Mazowiecki wpisał do Konstytucji. Napisał, my, którzy od Boga wywodzimy i wy inni, którzy z innych wartości wywodzicie podobne rzeczy. Ta formuła mi się bardzo podobała i wydaje mi się, że bardzo dobrze, że ona się w Konstytucji znalazła. Tak samo jak i druga formuła, która dzisiaj jest moim zdaniem na cenzurowanym bardzo, to znaczy ta formuła, że rozdział Kościoła od państwa jest przyjazny. To także Mazowieckiego dorobek jest, że jest rozdział, ale przyjazny. No i jest pytanie, przed którym myślę, że Polska dzisiaj stoi, czy jak tą normę konstytucyjną należy zrealizować. Że zrealizować należy, to na pewno, bo jest w Konstytucji. No ale znam dużo zapisów w Konstytucji, na niektóre nawet ciężko pracowałem, które nie są respektowane. Na przykład normy artykułu 2 Konstytucji o urzeczywistnianiu zasad sprawiedliwości społecznej. Taka norma jest w naszej Konstytucji i to już w artykule 2. A praktyka jest jednak przeciwna temu. I tutaj też mamy te problemy. Tak. To też wspomniał pan konstytucję, przy której też był pan zaangażowany w jej tworzenie. To tak samo jak w patriotyzmie. To jeśli nie ma kogoś, kto tworzy konstytucję albo kto ją jakoś ucieleśnia, to ta konstytucja będzie czymś nieważnym. Czasami myślę sobie, to może też jest dość dziwne, ale myślę sobie czasami, jak patrzę na te lata 80. i też te lata, które już dobrze pamiętam, z Janem Pawłem II, to myślę sobie, że on był naszą konstytucją, że to była taka konstytucja. To był ten człowiek, który jakoś potrafił nas łączyć, a później już bez takich ludzi my nie jesteśmy w stanie się połączyć i wtedy musimy już znowu interpretować dokumenty, a w interpretacji dokumentów to wiadomo, że możemy się zawsze bardzo różnić. Taka jest zresztą natura słowa pisanego, że będziemy się zawsze różnili. Więc pytanie dalej do panów. O rok 87, albo też już bardziej o wasze takie doświadczenie polskości, bo o to tak naprawdę mi tutaj chodzi w tym pytaniu. Patrzę teraz na Pawła. Nigdy w sumie nie rozmawiałem z tobą na ten temat, ale ta twoja miłość do Ukrainy jakoś tak mi rezonuje z takim doświadczeniem polskości. Pamiętam, że kiedy ja po raz pierwszy pojechałem na Majdan, no to się czułem po prostu, że to jest mój polski moment. Moja żona, to był rok 2004, moja żona mnie wypychała z dobrego stypendium w Wiedniu. Michał, to jest twoje miejsce. I jak patrzę na ciebie trochę z zazdrością, że tam byłeś wiele razy
na Ukrainie, jesteś też tam znany i też bardzo szanowany. To gdzie jest ten twój moment polskości? Jeśli mogę cię w ogóle zapytać o taką rzecz, jeśli po też czynnego polityka o takie rzeczy można pytać. Pytać można o wszystko. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź. Unikałbym takiej, unikam autodefinicji, że mam jakąś miłość do Ukrainy. Wszystko, co robię w sprawach polityki wschodniej, wynika z mojej miłości do Polski i tak jest naprawdę. Tak to mam ułożone w głowie. To moja polskość, można ją opisać przez tamte, bo ja też mam swoje wspomnienia z 1987 roku, ale nie są ani takie gdańskie. Zresztą tego gdańskiego wystąpienia nie pamiętam. Na wsi, gdzie spędzałem lato, było tak, że żeby szpaki nie objadały takich dużych czereśni, dzikie czereśnie urosły w takie duże, bo zostały w dobrym miejscu posadzone. I były takie wielkie drzewa czereśniowe i moi dziadkowie wjeżdżali na tych drzewach czereśniowych takie chyba, to po prostu radia, nie wiem jak to było. I ja pamiętam wszystkie kazania papieża z 83 i 7 roku. Jak gdzieś tam między tymi czereśniami słyszałem ciągle tego Wojtyłę, prawda? I to też jest polskość, nie? Tak to pamiętam, prawda? Więc wtedy, kiedy Agnieszka Romaszewska świadomie walczyła za Polskę, jak gdzieś tam w tych czereśniach. No ale tu walczyłeś z... Pani Agnieszka walczyła z wronami, a ty ze szpakami. I no mi się nawet kojarzy ten taki... Dzisiaj sobie posłuchałem tego silnego jeszcze wtedy głosu Wojtyły, bo pamiętamy go głównie już, kiedy był schorowany i ten głos już się tak gorzej lepił, a to tam jest naprawdę jeszcze dobry, silny głos. Dobra aktorska modulacja. To, o czym ostatnio robiliśmy zajęcia, bo w sensie takiej klasyfikacji teoretycznej przywództwa Wojtyły, to mamy do czynienia z klasycznym weberowskim przywództwem charyzmatycznym opartym o doświadczenie aktorskie. Więc myślę, że ten głos i to wystąpienie jest po prostu taką książkową ilustracją. Ale o tej mojej polskości mogę też opowiedzieć przez pryzmat takiego chłopaka, który miał wtedy 12 lat. Ksiądz go wziął z parafii wcześniej pociągiem, bo byłem w Tarnowie. I on był straszny tłok w tym pociągu i padał deszcz. Było w ogóle jakoś mokro też w tym pociągu. Był straszny tłum. Ksiądz był silnym góralem, takim dużym i jakoś nas tak z sześciu wziął i nas osłaniał, pamiętam, dosłownie swoim ciałem gdzieś tam. Teologia ciała. Bo bał się, że nam ci ludzie wydłużą nam mu te dzieci. I tak żeśmy wylądowali na stacji w Tarnowie. No i potem kawał drogi jest z tej stacji. I pamiętam, że niewiele z tego wszystkiego rozumiałem, co się działo w Tarnowie. Po pierwsze nie rozumiałem z tego, że to była impreza trochę antyrosyjska. No bo w niej chodziło o Kuskówne. Tak. Po drugie nie rozumiałem, ponieważ były czasy, kiedy nikt niczego nie dopowiadał, właściwie o co chodziło z Kuskówną, ponieważ nikt opowiadając o Kuskównie nie opowiedział właściwie na czym polegało przewinienie tego żołnierza carskiego. No ja wszystko się później już dowiedziałem ze źródeł, że od Kuskówne była wielka awantura, no bo to była demonstracja antyrosyjskości Wojtyły w przekonaniu ekipy Jaruzelskiego i oni starali się do końca, głównie pułkownik Kotowski, zablokować to wszystko, co się wydarzyło w Tarnowie, czego byłem świadkiem i z czego przyznaję, naprawdę niewiele rozumiałem. To, co zapamiętałem, to, co jest na zdjęciach z Tarnowa, że to było na takim polu, gdzie był straszny deszcz, byliśmy już zziębnięci, jak żeśmy dojechali, było straszne błoto, w tym błocie były porozstawiane konfesjonały takie niezakryte i ludzie przy tych konfesjonałach, i tak to pamiętam, i tak jest na zdjęciach zresztą. Co jeszcze z tamtego czasu zapamiętałem, że chodziło... Zapamiętałem, że istnieje arcybiskup Ablewicz, on chyba wtedy został arcybiskupem ad personam podczas tej mszy. No i wtedy dowiedziałem się, że istnieje jeszcze jakiś ważny drugi arcybiskup oprócz Tokarczuka, który wtedy jeszcze nie był arcybiskupem, ale to, co łączy mnie z Agnieszką w tej opowieści, to osoba Tokarczuka. Bo o nim wiedzieliśmy wszyscy, bo on był dla nas w naszym regionie punktem odniesienia do wszystkiego. No i nagle dowiedziałem się, że całkiem niedaleko w Tarnowie jest jakiś Ablewicz, który zresztą dziwaczny był zresztą politycznie, można by o tym dużo mówić, bo to była specyficzna postać. Na przykład zakazywał oazy u siebie w diecezji, robił różne dziwne historie, ale to jeszcze z innych powodów.
Więc mam swoje doświadczenie z 1987 roku. Ono jest takie specyficzne, bo chyba tę mszę w Gdańsku musiałem wysłuchać wśród, już z powrotem wśród tych czereśni. Zresztą to kazanie strasznie jest długie. Natomiast chętnie oczywiście o nim podyskutuję, dlatego że ono później mnie bardzo interesowało i ono mnie do dzisiaj interesuje, bo ono jest warte całej naszej dyskusji tak. Na wielu poziomach i na poziomie jego konstrukcji i przesłania. I pamiętajmy, że jest to kazanie, które w czasach, kiedy nikt nie waży słów, to jest dziwne, bo jak czy przebijać się przez to kazanie, które jest takim klasycznym wojtyłowskim miksem treści religijnej z treściami politycznymi, ale muszę powiedzieć, że ono też jest pod tym względem dobrze skonstruowane, tak. Bo takich kazań w tamtej pielgrzymce było kilka, zresztą to Tarnowskie też, ale też na przykład o Jadwidze. Czyli to było, właściwie to jest tak, akapit do polityce, akapit do religii, akapit do polityce, akapit do religii. Na koniec już nie wiadomo, czy to było wystąpienie polityczne, czy religijne. Zazwyczaj treści religijnej jest trochę więcej, ale z wyraźnymi przekazami politycznymi. Kazanie z Zaspy jest oczywiście kazaniem, które Wojtyła wygłosił świadomie. Jest to kazanie już z drugiej fazy pontyfikatu i drugiej kadencji Reagana, co jest tu nie bez znaczenia, dlatego że to już jest moment, kiedy papież konfrontacyjnie odnosi się do marksizmu i to widać też w tym kazaniu, tak. Że jest zdecydowany na konfrontację i to kazanie prowadzi go do formalnej konfrontacji, dlatego że jak on je kończy zapowiedzią wyjazdu na Jasną Górę, tak się dzieje i następnego dnia na Jasnej Górze przychodzi, no można powiedzieć, demarsz w postaci bardzo uprzejmych słów kardynała Stanisława Cioska, który jednak przez papieża zostaje zignorowany i wysłany do i jest zmuszony opowiedzieć Agostino Cezarolemu, że Jaruzelski uważa to kazanie za naruszenie umowy, że nie będzie o polityce. Z dzisiejszego punktu widzenia trzeba to wszystko wiedzieć, ponieważ kiedy się to czyta, to w gruncie rzeczy jak na czasy brutalności języka, tam nie ma niczego takiego, do czego można by się w jakikolwiek sposób, w taki dramatyczny sposób, nie ma co dramatyzować, można powiedzieć, ale wtedy ono było przyczyną dużego dramatu. To pięknie tak przeszedłeś od spojrzenia historyka do takiego konkretu i ja jakoś rezonują we mnie te dwa obrazy tego księdza, który już są pytania z sali, tak? To może... To była ta polskość, nie? Bo to ta polskość polegała na tym, bo ta polskość lat 80., ja ją tak widzę, celowo to powiedziałem, że był ten chłopak, który tam jechał jako minister dosłaniany przez księdza, bo to była też część tej samej polskości, tak. Którą reprezentował inteligent w Warszawie, czy taki inteligencki robotnik w Gdańsku, bo przecież ta awangarda robotnicza była, no nie powiem półinteligentami, bo to co innego po polsku znaczy, ale była bardzo inteligencka, świadoma swojej pozycji społecznej, swoich celów itd., itd. I zresztą to się też mieści w wystąpieniu Jana Pawła II na Zaspie. To od razu poprosimy pana prezesa, że o zabranie głosu. Złamie tutaj wszelkie reguły. Zwykle ma być rozmowa na sam koniec, ale skoro państwo byli solidarni ze mną na początku, to ja chcę być też solidarnym z państwem. Chciałem powiedzieć, że na Zaspie byłem jako student i to kazanie papieża było bardzo polityczne, więc myśmy takie odbierali. Jechaliśmy całą noc, milicja nas zatrzymywała, żeby nie dojechać. Samochodem jechaliśmy. Niemniej to kazanie było bardziej polityczne niż duchowe i ten jeden drugiego brzemiona nośnie to brzmiało, ale dużo bardziej brzmiało tutaj jakby taki element, który pan profesor mówił, Bugaj, dotyczący właśnie Solidarności, kiedy on cytuje Ewangelię o robotnikach winnicy. Więc to jest bardzo ważne przesłanie tego. Dziękuję. To bardzo dziękujemy. Jeśli ktoś z państwa będzie miał ochotę już się włączać w naszą dyskusję, widzę trochę znajomych twarzy, to proszę od razu już to robić. Ja też po latach odsłuchiwałem to przemówienie i tam mnie uderzało, że Jan Paweł II, chociaż jest charyzmatycznym przywódcą, to dość
trudno mu przychodziło jednak zapanowanie nad tym skandującym tłumem, który cały czas tam właśnie politycznie krzyczał solidarność, solidarność, solidarność i on próbował właśnie nad tym tłumem zapanować. Więc to, co mnie uderzyło, że on właśnie tak próbuje tonować to wszystko. Że gdzieś to też wyczytałem, że któryś z dziennikarzy powiedział, że jakby on powiedział teraz tam, no to te idziemy na Moskwę w tamtym momencie, to by ci ludzie poszli na Moskwę. Więc tutaj oczywiście z punktu widzenia komunistów, no to było niesłychanie niebezpieczne, to była wielka mobilizacja, ale dla mnie, ja właśnie czułem, że on tak próbuje łagodzić te kanty. No i żeby odpowiedzieć, czy to było polityczne kazanie, czy niepolityczne, to mamy tutaj chyba najwybitniejszego speca od Jana Pawła II, Karola Wojtyły. Pawle, powiedz, jak ty widzisz tą pielgrzymkę? Też jeśli możesz dodać ten akcent pamięci, jeśli mógłbyś jakąś, jeśli chciałbyś to zrobić, to mnie by interesował jakiś jeden obraz. Czy to szpaki, czy to wiśnie, czy czereśnie, nie, przepraszam. Nie. Czy to dołek. Ani nie szpaki, ani nie czereśnie, tylko płaczący orzeł. I nie związany z 87 rokiem, tylko tam jest, tutaj dosłownie, nie wiem, 20... No, może nawet mniej. 15 metrów stąd są szkice wybitnego gdańskiego artysty, który był autorem projektu ołtarza na Zaspie, Mariana Kołodzieja. I tam są, na ogół pamiętamy to jako element, powiedziałbym, takiej urbanistyki liturgicznej miasta, tak? Piękna gdańska koga, która unosi się nad falującym tłumem wiernych, a na mostku tej kogi stoi Jan Paweł II, tak, i jako sternik. Właśnie, natomiast ja pamiętam coś innego, to znaczy, bo wizyjność tego wspaniałego ołtarza polega na tym, że on nie jest tylko i wyłącznie wielką bryłą, ale jest również zbiorem detali. A jednym z detali, który na mnie zrobił ogromne wrażenie, to jest uszak. Miałem w ręku, przygotowując materiały dotyczące Zaspy, miałem w ręku na papierze milimetrowym wymalowany przez Kołodzieja uszak od tronu papieskiego, który był... A powiedz, co to jest uszak? Uszak to jest takie zawinięcie, nie jestem historykiem sztuki, żeby to definiować, ale takie zawinięcie na siedzeniu tronu papieskiego i to jest wycyzelowane w formę orła, właściwie takiego fragmentu orła z głową i ze skrzydłem i z oka tego orła ukoronowanego, co oczywiście można rozmaicie w 87 roku interpretować, ale z całą pewnością nie jest to przekaz komunistyczny, to spływa łza. I to jest ta wizyjność Mariana Kołodzieja chyba dość dokładnie pokazywała, czym, jak z bardzo skomplikowanym bytem była dla ludzi wtedy polskość i jak bardzo była też pewną oczywistością, dlatego że jeżeli teraz patrzymy na to, co się na przykład dzieje w Gdańsku, jak się buduje tożsamość gdańska, często na przekór tożsamości polskiej, to wtedy to było zupełnie inaczej i zupełnie inaczej było to postrzegane i jakimś ukoronowaniem był tutaj Jan Paweł II. I jeżeli dla mnie, podobnie jak moi przedmówcy, ja jestem z Warszawy, ale ja zupełnie nie pamiętam 87 roku, byłem, mimo że byłem dzieckiem mniej więcej pewnie w wieku Pawła, no to nie pamiętam tego osobiście, natomiast dla mnie ta oczywistość polskości była czymś, co zupełnie zawsze mnie łączyło z tym doświadczeniem Zaspy. I kiedy potem wysłuchałem sporo wspomnień ludzi, którzy tam na Zaspie byli, to zawsze mi się wydawało, że to doświadczenie jest takie aż nadto oczywiste. To znaczy po prostu nie ma z czym dyskutować. To jest pewna emanacja polskości w jakimś dużym stężeniu.
I troszkę a na czym ta oczywistość polega? Bo to, też jest, to jest dla mnie ważne, bo są te kręgi oczywistości, nie? Że to jest dla ciebie oczywiste? Znaczy, tak, no dla, z czego to wynika? To znaczy to moim zdaniem z tego, że ta polskość jest zbudowana tam na etyce obowiązku po prostu. To znaczy, a co można szukać źródeł jeszcze głęboko, głęboko w, no nie wiem, no w, łącznie z kazaniami skargi przecież, tak, a jeszcze i w romantyzmie polskim i potem, co jest mi akurat szczególnie bliskie, Udmowskiego, no bo to jest jego główne dzieło, się zaczyna, jestem Polakiem, bo mam obowiązki polskie. Są to różne wspomnienia i różne konteksty kulturowe, ale w gruncie rzeczy opiera się to na jednym stwierdzeniu. To znaczy jest i ewangelicznym w gruncie rzeczy przekonaniu, to znaczy, że wspólnota narodu jest wspólnotą zobowiązań. I teraz, jeżeli Jan Paweł II mówił, jeżeli mamy kłopot z oddzieleniem tego, co religijne i tego, co polityczne w kazaniu na Zaspie, czy w kazaniach roku 87, to wydaje mi się, że to jest o tyle naturalne, że jeżeli za polityczne rozumiemy właśnie to, co polskie, tak? To znaczy, że to jest taki moment zmagania jeszcze z komunizmem, ale ja mam wrażenie, z tym, że to jest wrażenie dużo lektury i rozmaitych form lektury przesłania papieskiego po latach, ja mam wrażenie, że to jest pierwsza pielgrzymka do wolnej Polski. To znaczy ja o 87 roku w ogóle nie traktuję już, mówiąc zupełnie szczerze, jako człowiek patrzący na to z pewnym dystansem, nie jako uczestnik bezpośredni. Ja w ogóle tej pielgrzymki nie traktuję, tego zasobu z tej pielgrzymki, zasobu przekazów z tej pielgrzymki jako wezwań do Polski pod komunizmem. I tu rozumiem to, co mówią świadkowie, jak oni to odbierali, ale ja mogę powiedzieć tak, jak ja patrzę na to z perspektywy historyka, to właściwie każde kazanie z 87 roku to jest wezwanie do tego, co się dzieje po 89, tak na dobrą sprawę. I nie dziwię się, jest mi troszkę smutno w imieniu własnej wspólnoty narodowej, żeśmy tego jako zbiorowość nie dostrzegli. A nie dostrzegliśmy nie w 87, tylko w 89 i 90 i 91 i 92 w następnych latach. I do dzisiaj częściowo moim zdaniem nie dostrzegamy. I to jest, w związku z tym patrzę na to troszkę inaczej, tylko że no, patrzę na to jako historyk po prostu, tak? To znaczy wydaje mi się, że nie zastępuje to spojrzenia moich przedmówców ani nie, i tego nie neguje, tylko raczej jakoś tam dopełnia. Także natomiast o jednej rzeczy chciałem powiedzieć, ponieważ ja znajduję się w tej niezręcznej sytuacji, tak jak ty, Michale, się spóźniłeś, to ja muszę wyjść wcześniej, także więc muszę przeprosić, ale to będzie prawdopodobnie moje ostatnie zabranie głosu w tej dyskusji. I to nie jest demonstracja żadna, tylko raczej komentarz do smutnej rzeczywistości, w której... Dzięki, tak, Pawle. Dzięki. Dacie. Ja tak. Z pełnym zaufaniem do tego podchodzę. Także podsumowując, ja patrzę na Zaspę i nakazanie na Zaspie jako na wielkie, wielkie wezwanie do tego, jak powinna wyglądać wolna Polska. O tak to powiedzmy. Może powoli przechodzimy i rzeczywiście, jak będziesz nas opuszczał, to nawet będzie taki piękny, nostalgiczny moment, że powiedziałeś coś, później odchodzisz w dal i ciebie nie ma, to jest taki polski moment. Ale w tym, co mówił Paweł Skibiński, to widzę taką wizję patriotyzmu, tak, może pozostańmy cały czas przy tym pojęciu, który powraca gdzieś do źródeł, które są później tracone. Czyli że w pewnym sensie myślę, że Pawła, ta Polska po roku 89-90, ta Polska, która nawet jest teraz, ona nigdy nie będzie go zaspokajała, bo właśnie jest jakieś źródło, jakiś moment, który tę polskość zdefiniował. I wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy typ patriotyzmu. Myślę, że nie jedyny, ale ten powrót do źródeł naszej siły, do źródeł wyobraźni, do tego, kiedy byliśmy razem. Też pytanie, na ile tego typu patriotyzm może budować wspólnotę, bo nie każdy
z Polaków będzie przecież tego typu wizję patriotyczną widział. Proszę bardzo. Miałam ochotę zabrać głos, bo to bardzo, jakby to powiedzieć, no nie chcę być nadmiernie krytyczna, ale bym powiedziała, że to jest tak, jeśli patrzymy, z czego można budować wspólnotę, to wspólnotę przede wszystkim można budować na jakiegoś rodzaju wartościach. To znaczy i dla mnie na przykład, i to mogę powiedzieć polemicznie do tego, co tutaj przed chwilą pan powiedział, dla mnie polskość była i jest wspólnotą wartości. Każdy z nas wybiera sobie, jak rozumie polskość, prawda? Przynajmniej mnie tak nauczyli w domu i ja się nauczyłam, że to jest jakiś rodzaj, pewien rodzaj wspólnoty wartości. W ten sposób myślę, że tą polskość rozumieli w moim przypadku, ja mam taki, że tak powiem, biografię rodzinną, bardzo taką bogatą biografię polskiej inteligencji i w tej polskiej inteligencji kolejnych pokoleniach tak to było rozumiane, jako swojego rodzaju wspólnotę wartości. I teraz jest pytanie, jak to polskość jako wspólnota wartości, a co? To inni nie mają wartości? Mają, ale inne. To znaczy my reprezentujemy pewien rodzaj wartości. Ja uważam, że pewną porażką taką polską z punktu widzenia może nie czysto praktycznego, ale takiego sposobu pokazania Polski, było to, żeśmy się od tego rodzaju pokazania, od tego właśnie zestawu wartości, które mogły być wyznacznikiem, tym polskim wyznacznikiem, trochę odcięliśmy się, odwrócili od nich, moim zdaniem, tak mi się wydaje. Dla jakie to były wartości? Otóż moim zdaniem jedną z istotniejszych wartości, jakie reprezentuje polskość, sama w sobie tak symbolicznie oczywiście, bo wiadomo, że Polacy są różni i w związku z tym ta polskość jest też różna w zależności od tegoż Polaka, prawda? Bo to jest pojęcie no, tu jednak abstrakcyjne, choć przejawiane w konkrecie przez konkretne osoby. Natomiast no, w czym to się przejawia? Przede wszystkim jest to umiłowanie wolności, ja bym to tak nazwała. Wolność jest niezwykle istotna w ogóle dla pojęcia polskości. To zasadnicza, bardzo zasadnicza i bardzo podstawowa myśl i to powiedziałabym, że od bardzo, bardzo dawnych czasów, myślę, że można by jeszcze wrócić, nie wiem, do pewnie jakichś Pawła Włodkowica albo jakichś takich jeszcze pewnie wstecz do tej myśli. Następnie, co to jest jeszcze? No jednak w tym się mieści jakoś, te XIX-wieczne, to już jest XIX-wieczne pojęcie, ale jednak ta solidarność, która bierze się z tego, że z XIX-wiecznego romantyzmu jakoś. Myśmy potem po 89 roku strasznie to skrytykowali wszystko. Powiedzieliśmy, że to wszystko jest niedobrze, to jest w ogóle naiwne właściwie. Takie no passé, teraz to już tylko interes. O, interes, ważna kategoria to interes. Interes jest interesem, no może być interes zbiorowości oczywiście pewnej, ale oczywiście jeżeli kategorii interesu wychodzimy, to ten interes musi być zgodny z interesem jednostki. Nawet bycie w zbiorowości musi być zgodne z twoim interesem, jeśli w ogóle przyjmujesz kategorię interesu. To wejdę w słowo, bo gdzie tutaj jest ta polemika z Pawłem? Co prawda Paweł Kowal miał reprezentować Pawła Skibińskiego i też Pawła Włodkowica. Czym jest polemika? Polemika jest w tym, że to pan powiedział przed chwilą, że po pierwsze to polskość jest obowiązkiem. Ja nie do końca rozumiem tego słowa, co to znaczy obowiązkiem i dlaczego, i dla kogo obowiązkiem, jakiego rodzaju obowiązkiem. W ogóle bytowanie w społeczeństwie jakimkolwiek jest moim zdaniem powiązane z obowiązkiem, ale żeby jakimś... Znaczy, tu ja powiem szczerze, do mnie ten Moski w ogóle nie przemawia. Ja mam obowiązki polskie, a ja mam jakieś inne. To nie bardzo rozumiem, dlaczego akurat. Więc ja uważam po prostu, ja tak jak mówię, uważam polskość za wspólnotę wartości. Uważam to, i teraz może Państwu jeszcze mogę jedną rzecz uzmysłowić. Otóż jak oglądałam sobie Związek Polaków na Białorusi w roku 2005, kiedy po raz pierwszy tam poznałam tych ludzi bliżej i oglądałam tam taką dużą rewolucję w tym związku, oni wyrzucili takiego łukaszenkowskiego kagiebistę z szefa i powołali wtedy Angelikę Borys. I było pytanie takie, na czym to polega? I wtedy Łukaszenka zrobił drugi Związek Polaków, powołał. Oni sobie tam zrobili drugi zjazd obok i powołali drugi Związek Polaków. I było pytanie właściwie, dlaczego ten jest nieprawdziwy. No tam też są jacyś Polacy, oni w zasadzie byli z pochodzenia Polakami. Obecny szef KGB, Iwan Tertel, też jest Polakiem z pochodzenia. No więc pochodzi gdzieś spod Lidy. Także i teraz było pytanie, czym oni się różnią? No i oni wtedy pamiętam doskonale, że to była taka myśl, którą ja im
podała mi, o ty masz rację, to dokładnie o to chodzi. No, że wy się przecież nie macie, wy prezentujecie pewne wartości, które niesie tutaj ta polskość, ta wasza polskość i to wasze dziedzictwo, a nie tylko to, że będziecie się uczyć tańczyć kujawiaka i mówić po polsku, bo możecie się też uczyć mówić po angielsku i to jest tak samo w tym przypadku. A jeżeli macie, że to ma być coś więcej, to to musi być jednak polskość jako rodzaj wspólnoty wartości. Tylko trzeba sobie po prostu powiedzieć, jakie te wartości są najważniejsze. I wracając teraz wobec tego do, i kończąc tą moją myśl, do papieża. Dla mnie papież Jan Paweł II uosabiał w najlepszy, znakomity sposób po prostu tę wspólnotę wartości. I w ten sposób on był w stanie połączyć również ludzi niewierzących, którzy nie tożsamiali się bezpośrednio z Kościołem, a pomimo to on do nich przemawiał właśnie do tego poczucia wspólnoty wartości. Tutaj kolega powiedział, że politycznie odbieraliśmy. No jasne, że politycznie, ale oczywiście, że politycznie, ale ja bym powiedziała tak politycznie wspólnotowo, to znaczy właśnie byliśmy razem, czuliśmy się mocniejsi poprzez to. On to robił świetnie, bo to też jak Paweł powiedział z kolei te aktorskie umiejętności. To był jeden z największych komunikatorów. Ja w życiu miałam okazję obejrzeć kilku, a zajmuję się komunikacją społeczną na co dzień, więc doceniam. To po prostu to był no, niesamowity człowiek, po prostu wybitny. Pod tym względem zupełnie wybitny. No i całą tą swoją wybitność włożył w tą oto w to, żeby to uosabiać w nas. No. O, i tak bym, ja bym chciała powiedzieć, że ja tak tutaj rozumiem tą polskość i tutaj polemiki czekam ewentualnych. Tak, bardzo dobrze. Czyli tutaj też pojawiał się jeszcze jakiś nowy izm, romantyzm, jako to, co też Polaków definiuje. Ja kiedy mówię o nacjonalizmie, to miałem na myśli takie neutralne znaczenie jakiegoś takiego sentymentu narodowego, chociaż w Polsce ono jest coś takie kontrintuicyjne, ale też na pewno pod nie podchodziłby Roman Dmowski. Też no, myślę, że warto pomyśleć o takich definicjach polskości, gdzie ta nowoczesność, tak jak u Dmowskiego, też jest zbudowana i interes jest tam też bardzo silnie obecny, prawda? Czyli że polskość jest też oparta na jakimś interesie. Więc tutaj myślę, że ta rozmowa idzie w kilku kierunkach, ale widziałem, że Pawle, ty chciałeś reprezentować Pawła Skibińskiego. Chociaż nie wiem, czy dobrze wyczułem twoją mowę ciała. Czyli mam takie wątpliwości, bo chciałbym, bo czytając dzisiaj ten tekst, po prostu pomyślałem, że to jest bardzo dobry tekst i właściwie mój niedosyt wynika z nadmiaru wątków tutaj. Bo właściwie uważam, że w gruncie rzeczy można by o tym tekście dużo więcej powiedzieć. No ale to ty prowadzisz dyskusję i ty masz tutaj prawo zarządzić tą dyskusją. Jeżeli chodzi. Ale Paweł, to powróć do tego, wiesz, bo to rzeczywiście jest ważne, jakbyś połączył w takim razie, żeby połączyć te dwa wątki. Z jednej strony definicja i rozumienie patriotyzmu z tym tekstem. Czy widzisz tutaj właśnie coś ważnego w tekście przemówienia Jana Pawła II, jeśli chodzi o patriotyzm i ofiary? Uważam, że jedną z dróg ratowania Jana Pawła II przed zacałowaniem, które mu grozi ze strony współczesnych wielu polityków, jest pokazywanie go w bardzo taki racjonalny sposób, pokazywanie go przez pryzmat też warsztatu, pokazywanie go przez pryzmat jego myśli politycznej. I myślę, że ten tekst jest dobrym przykładem, dobrym sposobem na to, żeby pokazywać Jana Pawła II takiego z krwi i kości. Od strony warsztatowej, o czym mówiła trochę Agnieszka i uważam, że trochę mało się temu uwagi poświęca, bo on jest po prostu bardzo dobrze skonstruowany tekst. Na czym to polega, powiedz? Polegający na miksowaniu Norwida z Tischnerem i z Ewangelią tego dnia. Wszystko jest zrobione w taki sposób i to była w ogóle jego metoda pracy nad tekstem Jana Pawła II od pewnego momentu. Czyli właściwie tekst jest oparty o parafrazy rzeczy, które ludzie, którzy słuchali, słyszeli. Bo zastanawiałem się na przykład, na jakiej podstawie Jan Paweł II uważał, że ten tekst jest zrozumiały dla słuchaczy. W sumie jest to dość skomplikowany tekst. On uważał tak pewnie dlatego, że używał po prostu, on perswadował słowem, używał dość skomplikowanego jednak tekstu, bo trudno jest powiedzieć tak w języku konkretu, o co czasami jemu chodzi. Ponieważ są zmiksowane te fragmenty ściśle, które mają charakter no, po prostu poematu, z jakimś przekazem politycznym.
I myślę, że po prostu się opierało na używaniu pewnych archetypów, i które faktycznie można przełożyć, jeżeli by ten tekst interpretować, jako te składowe polskości. No właśnie. Chociaż tekst jest napisany, a szczególnie wypowiedziany w sposób taki właśnie, jak to u Wojtyły mesjanistyczny, treściowo, ponieważ dotyczy pracy, dotyczy zasad działania przy pracy i dotyczy doskonalenia pracy i funkcji pracy poza tymi aspektami pracy, które dotyczą zarobkowania, ja bym go odczytywał jako tekst w sensie treści, pozytywistyczny. I on mi się tak kojarzy, kiedy go czytam, chociaż oczywiście jego forma i jego przekaz ma charakter romantyczny. Ale treść jednak... No, związek jest, zawodowy. Tak, tekst to jest rozmowa ze związkiem zawodowym. Jedyny element, gdzie polemizowałbym trochę z Pawłem, no bo to wchodzenie w to polskość Gdańska i mieszanie do tego dzisiejszej sytuacji w Gdańsku nie ma większego sensu, dlatego że przecież motywacja strony kościelnej, żeby Wojtyła mógł pojechać do Gdańska wobec Jaruzelskiego, no przykro mi to powiedzieć, ale była właśnie taka, że to będzie podkreślanie polskości Gdańska. To był ten sprytny argument, którego używano, żeby papieża móc zawieść na różne ziemie odzyskane. No Gdańsk nie jest ziemią odzyskaną, ale ma też specyficzny status. Miał też specyficzny status w okresie międzywojennym. I ta sprawa wychodziła w dyskusjach przygotowujących trzecią wizytę. Przechodzę teraz do tego, jak... Bo papież wcale w tym tekście tak ogólnie, jeżeli tak się zastanawiać, co on wtedy uważał o Polsce, no to jest moment, i tutaj chciałbym dwoma liniami podkreślić to, co powiedział Paweł. Ten tekst właściwie należałoby jakoś czytać już w kontekście tej Nowej Polski. Bo to jest tekst, który jest oparty już o pewne decyzje polityczne, które w głowie Wojtyły zostały już podjęte. To jest tekst, który prowadzi do ostatecznej rozmowy z episkopatem, w której papież podtrzymuje swoje stare stanowisko, że nie ma rozmów z władzą i że władza ma być zawsze w Polsce oddzielona od Kościoła. I to jest nawiązanie do wypowiedzi Wojtyły do Rady Głównej Episkopatu z 79 roku. Jeżeli są jakieś teksty na ten temat bardzo twarde Wojtyły, to w gruncie rzeczy są te dwa. Nie abstrakcyjne, tylko skierowane jako bezpośrednia nauka dla polskiego Kościoła, co ma robić, jak się ma zachowywać wobec władzy. To jest tekst z czerwca 79 roku do Rady Głównej. Ona się wtedy chyba inaczej nazywała, ale już taki nie jestem dobry w historii instytucji Kościoła. Chyba Rada, no to co jest Radą Główną, czy to wtedy się nazywało Radą Główną? Rada Stała to wtedy. Wtedy była Rada Główna, a teraz jest Rada Stała. No to jest to ciało, to prezydium powiedzmy episkopatu. I to jest ten tekst z 1879 roku. Wojtyła mówi, macie być silni swoją siłą, i w 1887 roku wraca do tego problemu po różnych próbach dogadywania się z władzą, prowadzi do transformacji. On sobie zdaje sprawę już, że może Solidarność odświeżyć w takim rozumieniu też politycznym, czego nie ma w wizycie 83 roku. Wałęsa jest potraktowany dużo bardziej oficjalnie niż w 83 roku, czyli jest to uznanie przywództwa Wałęsy, czyli uznanie w pełni tej linii transformacyjnej, którą Amerykanie też przyjęli wobec sytuacji politycznej w Polsce. Jest to gotowość do konfrontacji z Jaruzelskim. Konfrontacji oczywiście inaczej rozumianej niż dzisiaj to się rozumie, bo tu chodziło o też przede wszystkim pewną ideologiczną konfrontację. Znajdujemy tam nawiązania do deklaracji w sprawie teologii wyzwolenia ratzingerowskiej z 1984 roku. To jest ten wątek, kiedy jest ta twarda polemika z koncepcją walki klas. I finałem tego jest ban dla Episkopatu Polski na dalsze porozumiewanie się z państwem w sprawie uregulowania statusu Kościoła, które zresztą potem nastąpiło, ale nastąpiło już niemalże wbrew episkopatowi ówczesnemu, bo to nastąpiło w 1989 roku wiosną, jeszcze przed wyborami 4 czerwca. Już, że tak powiem, wmuszono Kościołowi bardzo skądinąd korzystne z punktu widzenia instytucji kościelnych rozwiązania. Papież był przeciwny temu. I to kazanie trzeba już widzieć w tym kontekście i w tym sensie Paweł powiedział w pewnym sensie coś, co ja powinienem był powiedzieć w tej swojej analizie politycznej. Jeżeli szukamy, co Wojtyła wtedy myśli o Polsce i jak on widzi tę polskość, wtedy widzi polskość już w oderwaniu od komunizmu i bez szukania jakichkolwiek elementów porozumienia,
negocjowania i tak dalej, czego wcześniej elementy, czego wcześniej było znacznie więcej w polityce Jana Pawła II wobec reżimu w Polsce. Dobrze, tutaj widzę, że pan profesor się zgłasza. Ja chciałbym rzeczywiście wprowadzić trochę pewnej takiej systematyki do tego, co mówimy. Tak jak to ciebie rozumiałem, Pawle, to co mówiłeś, to że patriotyzm Jana Pawła II, zakładając, że to on ucieleśnia to, kim jest patriota, to jest umiejętność łączenia takich paradoksów. Nie? Z jednej strony mówisz romantyzm, nawet powiedziałeś mesjanizm, a z drugiej strony związek zawodowy i pozytywizm. Z jednej strony nawiązuje do tego, co było w Polsce do roku 79 i w ogóle do historii Polski, a z drugiej strony patrzy w przyszłość. Więc ale tutaj to mamy... jest też kwestia legitymizacji Wałęsy, legitymizacji Solidarności. To jest kwestia jakby legitymizacji drogi transformacyjnej, bo ja bym to wyinterpretował jako politolog, jako bardzo tak konkretnie. Mhm. Czy Wojtyła w tym tekście i w kilku wystąpieniach z tamtej pielgrzymki, a także w działaniach z tamtej pielgrzymki, jako ten, i tu się zgadzam z tym, co chyba mówiła Agnieszka, tej politycznej roli Wojtyły, czy to ty mówiłeś, jako przywódcy, faktycznego przywódcy politycznego, on udziela legitymizacji procesowi, który się dopiero zaczyna. Ściśle politycznej legitymizacji. Mhm. Znaczy po tym kazaniu nie można było powiedzieć na przykład, że Wojtyła nie popiera Solidarności, tylko coś innego popiera. Było jasne, że popiera Solidarność, że o to poszła ostra jazda z ówczesną władzą, o te protesty młodzieży, które, bo to też się pojawiło w rozmowach Państwo-Kościół wtedy, było przedmiotem żali ze strony obozu władzy. Jest wszystko tutaj jest klarowne i jasne. Jeszcze w jednej sprawie chciałem bronić stanowiska Pawła. Ja rozumiem, co to znaczy być Polakiem i mieć obowiązki polskie, chociaż nie jestem endekiem, ale wydaje mi się, że to jest, że na gruncie działacza politycznego czy polityka jest to wskazanie jasne. To znaczy jest to wskazanie, może to jest trywialne, ale rozumiem, o co w tym chodzi. Chodzi po prostu o to, że z faktu, że się definiujesz jako Polak, a nie, że jesteś, przynajmniej ja to tak rozumiem, nie, że jesteś etnicznym Polakiem, wynika świadomość obowiązków służenia racji stanu. Nie wiem, czy to jest bardzo oryginalne, ale ja tak to rozumiem w każdym razie. Mm-hmm. Już dopuszczam do głosu pana profesora i też powoli możemy też dopuszczać państwa do głosu, ale chciałbym, żebyśmy po tej debacie mieli jakieś takie modele patriotyzmu zbudowane na podstawie ZASP-y. Więc z jednej strony jest ten model Pawła, że powracamy jako Polacy do źródeł i potrzebujemy kogoś, kto nas do tych źródeł poprowadzi. Tym kimś jest Jan Paweł II. Z drugiej strony też tutaj pani dyrektor i Paweł Skibiński mówili o tym, że jest też taka tendencja w Polsce do odcinania się od tego, co było. Czasami to było nawet to, co jest dla nas albo dla poprzednich pokoleń najbardziej istotne. Na przykład właśnie dziedzictwo wiary, dziedzictwo martyrologii. Czasami się też od tego kolejne pokolenia odcinają, ale dalej będą uważały, że są Polakami. Może nie będą mówiły o sobie, że są patriotami, ale są Polakami. Tego typu na pewno proces w Polsce, ten typ patriotyzmu w Polsce jest może mniej zrozumiały, ale jak pomyślicie o Niemczech, no to widać go tam bardzo mocno, nie? Że właśnie ci ludzie, którzy są jakby najbardziej, można powiedzieć, niemieccy i związani ze swoim krajem patriotyzmem, będą się odcinali od złej przeszłości swojego narodu. Więc to jest drugi model patriotyzmu. I trzeci model patriotyzmu, o którym chyba gdzieś tutaj się przewija między nami, to jest model patriotyzmu, który sprawia, że jest jakaś trwała w tym, co jest w danym narodzie. Tutaj pani dyrektor definiowała to jako wartości. Czyli naród nie jest czymś, do czego ten skarb narodu nie jest czymś, do czego my powracamy, nie jest czymś, od czego my się odcinamy, ale jest czymś, co cały czas trwa. I to może być właśnie wolność, jako taka nić przewodnia, której będziemy bronili. To mogą być też obowiązki, które też będziemy bronili. Więc z tego na razie, co tutaj mówimy, wyłaniają się takie trzy modele podejścia do narodu. Możemy je nazwać właśnie trzema różnymi sposobami patrzenia na naród, trzema patriotyzmami. Panie profesorze. Ja pewnie nie mam wystarczających kwalifikacji, żeby to mówić kategorycznie, ale wydaje mi się, że nacisk w definiowaniu, w pojmowaniu patriotyzmu u Jana Pawła II jest inny niż u Moskiego. Całkiem inny nawet. I trzeba o tym moim zdaniem pamiętać. Ja sądzę, że Jan Paweł II, to z jego encyklik właśnie odczytuję, nie dlatego uważał, że patriotą jest ktoś, kto ma polskie obowiązki, tylko patriotą jest ktoś, kto respektuje zasady Solidarności i wspólnoty. To by było moim zdaniem trochę sprzeczne z tą definicją
wywodzoną, sformułowaną przez Dmowskiego. Obowiązek polski, to znaczy obowiązek wyrastający z jakiejś interpretacji historii. Nic innego chyba nie można pod to podstawić, tylko jakąś interpretację historii. Na ogół taką, która jest oczywiście wybaczająca danej społeczności narodowej różne czyny niepiękne. Tak mi się wydaje. Więc to, co się udało Janowi Pawłowi, moim zdaniem dobrze mu się udało, chociaż nie zostało niestety potem przyjęte do potocznego myślenia, czy do myślenia takiego o Polsce. To znaczy udało mu się powiedzieć, to z tym jest związane między innymi także te wypowiedzi na przykład dotyczące Unii Europejskiej, które formułuje Jan Paweł II, że akcent jest położony nie na te specyficzne cechy narodowe, tak jak one są pojmowane, niekoniecznie nawet na umiłowanie wolności, tak na marginesie. Potocznie dzisiaj mówimy, że partią wolnościową jest Konfederacja, a szczególnie Janusz Korwin-Mikke. To jest partia wolnościowa, tak to dziennikarze o tym piszą. No w Polsce każda partia, jeśli pani ma rację, to wtedy każda partia, jeśli w polskości zawarta jest ta idea wolności, to wtedy każda partia będzie chciała pokazać, że niesie tę wolność. Będzie chciała, lecz pokazuje. No tak. To jest trochę osobna sprawa. Mhm. Więc mnie się wydaje, że byłoby dobrze, gdyby mogła być poszerzona percepcja rozumienia patriotyzmu takiego, jak to chyba chciał zaakcentować Jan Paweł II. Tak. Czy mi się wydaje jedna rzecz, jeśli mogę tutaj dodać. Ja jeszcze raz przyjrzałam sobie pokazanie na zaspie, bo doszłam do wniosku, że nie odrobiłam wystarczająco lekcji, że muszę wobec tego trochę ściągać w trakcie. No i w związku z tym otworzyłam kazanie na zaspie i stwierdzam tak, że po pierwsze ono jest o pracy, o świętości ludzkiej pracy. Bardzo ważny aspekt i ono jest o wspólnotowości tak naprawdę. Ono jest o tym, że człowiek jako indywiduum jest bardzo słabo funkcjonuje zawsze we wspólnocie. Ono jest wspólnotowe i to są chyba dwa zasadnicze. Ja nie widzę aż tak, znaczy oczywiście to w tamtym znaczeniu było, no miało to wszystko, co powiedział Paweł, to znaczy to solidarność, prawda, i tak dalej, ale w sensie uniwersalnym to ma te dwa aspekty. I ja uważam, mówiąc teraz o wolności, która, znaczy to się najlepiej ocenia jednak jak jej brak, to znaczy kwestię umiłowania wolności. Bo jak wiadomo, jak wolność jest, to jeszcze jest coś takiego jak odpowiedzialność, prawda, w jej realizacji. I to nie każdy, który powie cokolwiek, to znaczy, że to realizuje. Nie każdy, jak to było tam, kto mi mówi panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, prawda. Czyli to samo, jak się mówi dużo o wolności, to wcale nie znaczy, że jesteś wolnościowcem. To się najlepiej widzi na Ukrainie, na Białorusi. Właśnie dlatego dałam przykład Polaków na Białorusi. Czym się różni nauczanie polskiego w Związku Polaków na Białorusi od po prostu nauczania polskiego, bo go można uczyć, no jest to język, prawda, tak samo jak każdy inny. No albo to jest, niesie jakiegoś ducha. Dlaczego, przepraszam, Łukaszenka tak nie znosił zawsze Polaków na Białorusi? A dlatego, że uważał, że oni właśnie mają tego ducha. Dokładnie tak uważał. Uważał, że to jest zawsze, zresztą tak było. Co tu dużo mówić, w regionach zamieszkanych przez mniejszość polską zdecydowanie zawsze ruchy, po pierwsze antykomunistyczne, w cudzysłowie mówiąc, czy antysowieckie, czy antypostsowieckie, miały największą popularność. No po prostu tak jest. To jest obiektywny fakt, tak jest. Więc widocznie coś się w tej polskości takiego mieści. I ja osobiście uważam, że to jest w idealnym, że tak powiem, korelacji z Janem Pawłem. To znaczy, bo on taki był. Dla mnie on właśnie dokładnie reprezentował to, co ja tutaj widzę w postaci tej, ale też właśnie wspólnotowej polskości. To może ja nie zrozumiałam dokładnie pana Skibińskiego na końcu, bo rzeczywiście co mogło być wskazówką dla nas teraz na współczesnych czasów, na późniejszych czasów, no to właśnie problem, znaczy to ta wspólnotowość, bo co się stało po 90 roku? No myśmy ją porzucili gwałtownie. Okazało się, że właśnie to, jaką powiedziałam, kategoria interesu prywatnego, własnego, każdy. Co więcej, no taka kategoria, właśnie antyromantyczne kategorie również, to znaczy ja teraz, bo to z kolei to jest jedna z moich hobby obecnie, to znaczy ja jestem zdania, że świat musi być harmonijnie zbudowany i z rozumu, i z emocji, i z uczucia religijnego, i z rozmaitych, jest zbudowany
zbudowany z rozmaitych rzeczy. Natomiast w tej chwili jest tak, że mamy czasy bardzo emocjonalne w przekazie, bo wiadomo, że na przykład istnieje takie pojęcie jak hejt. Co to jest hejt? No hejt to jest emocja czysta, czyli nienawiść, budowanie nienawiści. Nie ma dowodzenia racjonalnego, ale jednocześnie w tych czasach tego hejtu, tej takiej irracjonalności w dowodach i tak dalej, nie ma gorszego, jakby to powiedzieć, takiego, no nie może nie przekleństwa, ale w każdym razie oskarżenia niż och, co za emocjonalne wystąpienie, bo emocjonalny to głupi, wiadomo, no emocjonalny, to kobiety się często z tym stykają, że to ja to nieraz słyszę, pani jest taka emocjonalna, no więc gdyby tak, że tak powiem, to problem nie polega na tym, czy ktoś jest emocjonalny, czy nie, bo emocje są takim samym elementem człowieka, jak każdy inny, tylko czy posługuje się jednocześnie również racjonalnym rozumowaniem, to raz, no i w związku z tym, to jest była, to przepraszam, ale to był taki wtręt trochę na. Ale bo jakie hobby, bo to mnie zainteresowało. Czy powiedziała pani, jakie ma pani teraz hobby, czy nie? Tak, znaczy to jest, ja zwalczam pomysł na rozumienie wszystkiego w postaci, w formule tak zwanego interesu i w określeniach właśnie, określenie. To się teraz mówi jeszcze realizmu, tak? To jest jeszcze realistyczne. Wszystko inne jest nierealistyczne, natomiast realistyczne jest egoistyczne podejście. Jako realistyczne określa się egoistyczne. Otóż to tak nie jest. Dlaczego to ktoś opowiadał o Majdanie, to chyba pan mówił o Majdanie. Dlaczego tak się dobrze pan czuł na Majdanie? Bo Majdan przypominał Solidarność, tak, no niesłychanie przypominał po prostu. I to jeden Majdan przypominał i drugi Majdan przypominał niezwykle. Po prostu on przypominał wspólnotowego ducha Solidarności. Ja wróciłam w 2014 roku, też to opowiadałam kolegom młodszym, którzy nie wiedzieli, nie pamiętali Solidarności. Mówiłam, że to jest tak, tam dokładnie, słuchajcie, tam nie. Tutaj mieli wiele bardzo rozumnych pomysłów, kto sprowokował, kto na pewno za tym stoi, kto pociąga za sznurki, kto i tak dalej, co w części pewnie mogło być prawdą, ale to nie znaczy, że ten zasadniczy duch tam nie funkcjonował. I to jest też element polskości. No i to chciałam powiedzieć. A moim hobby jest właśnie zwalczanie tego pomysłu na ten indywidualny interes jako miarę wszystkiego. To zróbmy tak, bo widzę, że już jest poruszenie na widowni. Widzę Tomasza Wiścickiego, który się zgłasza od jakiegoś czasu. Wiesz co, ja w punktach dwie rzeczy. To tylko tak, twój... To jest kwestia tego Majdanu. Moja teoria, to pominąłem, bo było dużo pytań tak. W tym pytaniu. Znaczy ja uważam, że to jest... Że Majdan był zastępczym doświadczeniem tak. Powstańczym, że polskie pokolenia muszą mieć doświadczenie powstańcze i ja obserwowałem kupę znajomych, którzy po Majdanie wracali już z tym doświadczeniem insurekcyjnym, jakim zastępczym. Znaczy ja uważam, że Ukraina przez pewien czas odgrywała rolę taką zastępcą w kształceniu elity w Polsce, w insurekcji, która już gdzieś tam została z tyłu. A u ciebie? U mnie akurat nie. Okay. Ja nie mam takiego doświadczenia, przynajmniej tak go nie czytam. Nie? Okay. Ale potrafię wskazać konkretne nazwiska wręcz znanych publicznie osób, dla których doświadczenie Majdanu jako insurekcji było takim doświadczeniem osobistym. To, o czym powiedziała Agnieszka Romaszewska. Jeżeli chodzi o koncepcję polskości Wojtyły, to nie do końca rozumiem, dlaczego szukamy jej akurat w tym kazaniu, bo w tej samej wizycie były tam takie istotne akcenty, na przykład wizyta w Krakowie. I bo tak jak używał kwestii pracy, teologii pracy, wręcz nauki społecznej Kościoła Jan Paweł II do pokazania swojego poglądu na to, co ma się stać z Solidarnością, tak też używał historii świętej Jadwigi, wówczas jeszcze nie świętej, i świętego Kazimierza do określenia, co on uważa za polskość. I dość precyzyjnie o tym mówił, tylko że to było wystąpienie w Krakowie. Tam było takie specyficzne wystąpienie w Krakowie, kiedy przyjechał z Tarnowa i na Wawelu podniósł relikwie Jadwigi, co oznaczało, że zdecydował o jej wyniesieniu na ołtarze. Nie wchodzę teraz w szczegóły kanoniczne, które powodowały, że długo nie było jasne, czy ona jest wyniesiona, czy nie wyniesiona. Później to jakoś uporządkowano. Nawet nie wiem dokładnie jak, ale jeżeli chodzi o ten kształt polskości, faktycznie w opozycji, tak jak powiedział profesor Bugaj, w opozycji do tego endeckiego kształtu, bo Jan Paweł II tu był bardzo zdeklarowany. Nie mówiłem o tym, ponieważ nie do tego dotyczyło pytanie. I faktycznie to była polskość rozumiana w opozycji do tradycji endeckiej. To była polskość taka neoprometejska, neopowstaniostyczniowa,
całkowicie inna niż endecka, oparta o tradycję Unii, taką tradycję Unii Horodelskiej, powstania styczniowego, trójdzielnego państwa i później on z tego wywodził całe poparcie dla Unii Brzeskiej na gruncie kościelnym, a Unii Europejskiej już politycznie w latach 90. jako właściwej formy do realizacji polskiej racji stanu w tej różnorodności i tym federacyjnym aspekcie, z tym aspektem prawnym, o którym wspomniała też Agnieszka, czyli z nawiązaniem do specyfiki prawa, które wywodził od Pawła Włodkowica. Tak, to podsumujmy tę część w taki sposób. Nie wiem, czy to będzie dobre podsumowanie, ale tutaj próbowałem rzeczywiście zebrać te wnioski i wydaje mi się, że jakby klucz do Jana Pawła II jest taki, do tego, jak on reprezentował polskość, że on te różne typy patriotyzmu w sobie umiał zawierać, czyli ten patriotyzm powrotu do źródeł, patriotyzm długiego trwania, patriotyzm też odcinania się, powiedzmy, od tego, co jest złe i zamknięte w polskości. To też był jego patriotyzm. Kiedy myślimy o kardynale Wyszyńskim, to on był bardzo krytyczny wobec tych przywar Polski, wobec grzechów Polski, więc tam też był ten element właśnie odcinania się od tego, co jest złe. I on umiał to wszystko łączyć w taki sposób, że nawet Paweł Skibiński, dla którego Dmowski jest ważny, on w tym kazaniu z 87 roku, on słyszy też te obowiązki polskie, więc nawet dla kogoś, kto może, nawet Jan Paweł II bierze te tradycje, do których on sam na pewno by się jakoś nie przyporządkował. Więc to jest jakaś taka pełnia człowieka, który potrafi grać na wielu patriotyzmach. Tomku, pytanie ty chciałeś zadać. Też może od razu zbierzmy te pytania. Ale ja, przepraszam, ja nie chciałem zadać pytania, chciałem coś powiedzieć, bo mnie państwo bardzo zainspirowali do tego stopnia, że postaram się nad tym zapanować, żeby nie mówić o wszystkim naraz. To znaczy, jeszcze tylko, kto jeszcze chciałby zabrać głos, tak żebym optycznie, są dwie osoby, trzy. To znaczy, Erych Chabowski, widzę cztery. Okay. Znaczy, to od razu zbierzmy te głosy, pytania, interpelacje. Znaczy, pierwsza sprawa, co z czym mi się kojarzy 87, ja wtedy tam byłem, jeździłem wtedy po Polsce, Szczecin, Gdańsk, a Warszawa to już nie, o czym za chwilę. Ja najbardziej zapamiętałem o paradoksie wojnę na hasła. Nie wiem, czy państwo pamiętają, jak ze zdjęć to można zobaczyć. Tam na blokach wokół Zaspy czerwoni wywiesili takie państwowotwórcze w ich mniemaniu hasła, po czym ktoś, nie wiadomo kto, znaczy wiadomo kto, dowiesił do tego komentarze. I to było coś pięknego, znaczy jak się czytało, że tam coś państwo, to oni mówili, ale po swojemu. Prawda? I to było rzeczywiście, to cały ten teren był obwieszony tymi hasłami takimi podwójnymi. U góry czerwone, na dole solidarnościowe. I oni jakoś tego nie zdjęli, o dziwo. Teraz co do tego, czy to była pierwsza pielgrzymka do wolnej Polski, ja tego kompletnie tak nie odbierałem, znaczy oczywiście zupełnie inaczej patrzę na to z dzisiejszej perspektywy. Wtedy zupełnie tego nie odbierałem. Choćby to, te hasła, to był znak, że ten komunizm ciągle się ma dobrze. Ja nie wierzyłem, że komunizm upadnie za mojego życia jeszcze wtedy, nawet w 1989 roku dopiero zaczęło do mnie powoli docierać, że to się naprawdę kończy, że to nie będzie trwało 100 lat, tylko już. I zresztą zadbali o to komuniści po to, że mnie jeszcze następnego dnia zamknęli na 48 godzin, więc jak papież był pod Pałacem Kultury, to ja byłem na dołku na Żytni. Więc dla mnie to nie była pielgrzymka do wolnej Polski jeszcze. Natomiast oczywiście dzisiaj widzimy, że papież rzeczywiście pokazywał te znaki dla nowej Polski. I teraz jest pytanie, które ja kiedyś tam sobie, ja sobie zadaję od dłuższego czasu. Dlaczego niestety tak dramatycznie nie został wysłuchany? Dlaczego rzeczywiście tak jak zauważyłaś Agnieszko, ta wspólnotowość została potraktowana jako coś wstydliwego. My się wstydzimy tego, cośmy czuli za Solidarności. My się wstydzimy stanu wojennego i tych emocji, które nami wtedy powodują i mną teraz też. Przepraszam. Natomiast my się tego wstydzimy. My się wstydzimy, że byliśmy wspólnotą. To jest coś passé, to jest coś niemodnego, to jest właśnie nierealistyczne, to jest coś, co w zasadzie powinno przestać istnieć, gdzieś być zepchnięte, znaczy możemy sobie prywatnie emocje wyznawać, ale broń Boże w życiu zbiorowym. I to jest rzeczywiście coś dramatycznego. Znaczy ja jestem pod wielkim wrażeniem, przepraszam, będzie o czasach dzisiejszych. Zgadzam się z Tomku pełni po prostu. Jestem pod ogromnym wrażeniem wywiadu z szefem Ibris w Plusie Minusie, który robił Michał Szułdrzyński, z którego wynikało, że młodzież, nawet jeżeli założymy, że on przesadza i to jest pars pro toto, ale dla istotnej części młodzieży papież uosabia wszystko to, co najgorsze w Kościele.
i że tak wychodzi z badań pogłębionych. No. Teraz co się stało? Co myśmy takiego zrobili? Bo tak, z jednej strony mieliśmy i mamy do dzisiaj wyznawców kultu Jana Pawła, którzy jakby cały czas czczą go. Ja to szanuję, to znaczy ja tego nie, przepraszam, to nie, jeżeli zabrzmiało ironicznie, to nie miało. Ja to szanuję. I dlaczego oni okazali się nieskuteczni? I z drugiej strony mamy tych realistów, którzy powiedzieli, że tej wspólnoty, ta wspólnota to już tam na śmietnik historii. No było kiedyś, dobra, zamknijmy nad tym zasłonę milczenia, żeby się nie wstydzić za te nasze wspólnotowe emocje. Właśnie emocje wspólnotowe. Nie wspólnota jako pewien byt, tylko wspólnota jako emocje. No po prostu nie lubiliśmy czerwonego, papież przyjechał, ty powiedział, że mamy rację i było fajnie. No nie, to było coś dużo głębszego, ale my tego jakby nie chcemy pamiętać. Dlaczego? Co się stało takiego? Jedną rzecz natomiast wyjąłeś mi, Michale, z ust. Ja też chciałem powiedzieć, że te trzy rodzaje patriotyzmu, one są komplementarne. One są komplementarne, to znaczy tu nie ma żadnej, to znaczy może inaczej, każdy z nich może być ekskluzywny i odrzucać wszystkie i to jest zresztą, obserwujemy to na każdym kroku, kiedy wyznawcy jednego patriotyzmu zajadle walczą z wyznawcami innych patriotyzmów i mówią, że to inne jest niepatriotyczne. Zresztą w naszej tradycji zawsze były, właśnie spory o kształt patriotyzmu, o kształt wartości, zarówno o hierarchię wartości, jak i o ich rozumienie. Jeżeli teraz rzeczywiście, jak pan słusznie zauważył, pan profesor Bugaj, że właśnie wolnościowcami są ci... Jest ta nieszczęsna konfederacja. No tak, ale wolność mamy wszyscy na sztandarku kompletnie inaczej. Ją rozumiemy, oni ją rozumieją tak i rzeczywiście pewien skrót dziennikarski mówi, o to jest wolność. Nie, to nie jest, to też jest wolność. Mamy różne rodzaje wolności i o to zawsze toczyły się spory. dzisiaj też się niby toczą spory, ale one są jakoś słabo mi przypominają te spory z dawnych czasów, kiedy spierał się, nie wiem, Brzozowski z Sienkiewiczem. No. To jakoś mi się nie kojarzy z tym, co dzisiaj słyszałem. I ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć, która pozornie odchodzi od tego, co od samego Jana Pawła. Ja byłem w teatrze na przedstawieniu, które się nazywa Odlot, bodajże, nie jestem pewien. Ono dotyczy Smoleńska, ale takiej ogólnej, takiej stanu naszego po Smoleńsku. Ja się spodziewałem, że ja tam będę atakowany, znaczy ja jako ten, który w Smoleńsku stracił wielu znajomych, będę tam atakowany. Otóż nie. To znaczy byłem, ale podstawą tą jest pustka. Jest pustka, to znaczy po tej stronie patriotyzmu krytycznego, który ja uważam za bardzo cenny, to nie jest mój, Boże, może ja go nie akcentuję, ale jest, jeżeli to traktujemy jako nieszczęsne przedstawienie teatralne, to z Gombrowiczem można było dyskutować, może się było zgadzać albo nie, ale było z czym? Z tamtym nie ma się co dyskutować. Ja miłosiernie nie wymienię nazwiska autora, który zestawia się z Mickiewiczem i Wiespiańskim, a reżyseruje jedna z najwybitniejszych, to bez ironii, reżyserek w polskim teatrze. I to pokazuje, na jaki poziom zeszliśmy. I teraz, co się stało? Dlaczego to nam nie wyszło? Dlaczego ta wspólnotowość zginęła? Dlaczego nie dyskutujemy, a przekrzykujemy się? Ja nie wiem, ja nie chcę, żeby to zabrzmiało jak takie rytualne utyskiwanie, ale mam wrażenie, że rzeczywiście coś stało, no, czemu niestety Jan Paweł nie potrafił zapobiec. Dziękuję. Nie, ale to krótkie pytanie do ciebie. No to co się stało? Pytasz, jedna szybka twoja odpowiedź. No, sam bym chciał to wiedzieć. Jakbym wiedział, napisał mądrą książkę, zarobił na niej dużo pieniędzy. Natomiast ja nie wiem, co się stało. To znaczy, nie wiem, to znaczy jakoś nie umieliśmy tego... Bo ja przekażę głos Erykowi, ale wiesz, z tego, co mówisz, to wynika bardzo taka smutna konstatacja, że być może będzie taki patriotyzm polski. Dla mnie to jest tragiczne, bo to już nie będzie mój patriotyzm, gdzie Jan Paweł II będzie postrzegany jako ten reprezentant tego, co było złe w Kościele. I teraz ten patriotyzm będzie polegał na tym, że trzeba zapomnieć i odciąć się od Jana Pawła II. Już jest. Więc już tak, jest. No ale to jeszcze nie jest przedstawiane jako, powiedzmy, patriotyzm, jako coś dobrego, nie? Jest to jeszcze, powiedzmy, czasami ja to czuję, że to jest taka kontrkulturowa, memowa moda. Natomiast może być tak, że ten patriotyzm będzie, można powiedzieć, właśnie oparty na takim nawróceniu się do czegoś innego. Ale już chcę rzeczywiście przekazać głos Erykowi Chabowskiemu, bo też dość dużo, ten komentarz był też dość długi.
Ja przede wszystkim chciałbym zacząć od podziękowań za możliwość wzięcia udziału tutaj w Państwa debacie. Raz jeszcze gratuluję. Z pewnością jest więcej niż inspirująca. I idąc tym archetypem działania w pewnej wspólnocie, pozwolę sobie jednak na taką dość daleko idącą polemikę z tym, z ostatnim głosem. Wydaje mi się, że teza o tym, że w roku 89 bądź na początku lat 90. myśmy zupełnie odcięli się od pewnej wspólnoty wartości, którą egzemplifikował i na swój sposób potrafił wyrażać Jan Paweł II, jest po pierwsze zbyt daleko idąca, bo tutaj w sukurs przyszłoby to pytanie, które zadał przed chwilą Michał Łuczewski. To znaczy musielibyśmy zadać sobie pytanie o to, w takim razie skąd to wszystko, co w tej chwili obserwujemy wokół wojny na Ukrainie, skąd ten ruch w Polakach związany z przyjmowaniem trzech... A to tajemnica historii, czy tak czterech, jest, że to czasami czy przez 4 milionów. To prawda, natomiast ja obstawałbym przy tezie, że nie tak prosto na szczęście jest tego rodzaju hierarchię wartości, bo tutaj pełna zgoda, znaczy to jest też kwestia oczywiście zdefiniowania pewnych obszarów, które z jednej strony będą definiować tą specyfikę wspólnotowości polskiej, z drugiej strony wspólnotowość chrześcijańską, czy jeszcze szerzej kontynentalną. Natomiast ja mam takie duże przekonanie, że i pewnego rodzaju optymizm, bo to jest też pewnego rodzaju optymizm w obserwowaniu tej sytuacji, którą od 24 lutego obserwujemy. To znaczy z jednej strony jest to oczywiste przerażenie faktem, że stało się coś, czego chyba żaden analityk poważnie pod uwagę nie brał. To znaczy jednak mamy otwartą wojnę w Europie, mamy obrazki z 24, kiedy mamy przemówienie dyktatora, który w sposób otwarty najeżdża i to pod tym względem od strony chociażby prawno-międzynarodowej jest cofnięcie się nie o kilkadziesiąt lat, ale o kilkasetek lat, bo tutaj żadnego wskazania casus belli przecież de facto nie było. Ale jeśli nawet zostawimy z boku te obrazki początku wojny, obrazki związane z Buczą, z Mariupolem, to wciąż gdzieś w tym tle, i tutaj mam na myśli ten element optymizmu, ten element optymizmu sprowadza się do tego, że gdzieś tam po tamtej stronie urodziło się właśnie takie przekonanie, że różnego rodzaju technikami socjotechnicznymi, dezinformacją, maskirówką i tak dalej, uda się bardzo łatwo tą wspólnotę jedną czy drugą rozbić w mak albo pokazać, że jej faktycznie nie ma, co by potwierdzało właśnie taką daleko idącą tezę o tym, że po 90 roku myśmy poszli w takim kierunku, gdzie jedyną wartością są jakieś wartości właśnie czysto indywidualne. A wydaje mi się, że tą siłą i mocą i w pewnym sensie tym motorem, który napędza taki, a nie inny obraz sytuacji dzisiaj, jest właśnie fakt, że nie zawsze będzie tak, jak to prawdopodobnie widział, bo jak tak czytałem z kolei tą uwagę Pawła Skibińskiego, znaczy brak gdzieś w klapie Jana Pawła II, ale może istotniejsze są jednak te transgeneracyjne wartości, które chyba nie jest tak prosto zaanihilować. I to potwierdza w dużej mierze przebieg tej wojny. To znaczy tam jednak było oczekiwanie takie, że tutaj będzie kompletna dezynwoltura i to nie na poziomie chyba organizacji państwowej, ale właśnie bardziej społecznej. To znaczy, że nie będzie możliwości zbudowania żadnej jedności wokół określonych wartości, które wynikają z takich czy innych wartości etycznych, moralnych, czy nawet prawnych, bo tutaj też jest otwarte niejako pytanie o to, czy te wartości, które przez ostatnie kilkadziesiąt lat sumowaliśmy w różnych aktach prawa międzynarodowego, którym się dzisiaj chlubimy, czy one zanegowane przez agresję Federacji Rosyjskiej, czy doprowadzają nas do sytuacji takiej, kiedy możemy rozłożyć ręce i powiedzieć, no mamy powtórkę 38 albo sytuacji similarnej do tego, czy też jednak
mamy inne obrazki. To znaczy mamy obrazek z jednej strony gdzieś prezydenta Bidena, który w Rzeszowie, witając się z żołnierzami amerykańskimi czy też z Polakami, je polską pizzę, a po drugiej stronie mamy obrazek Putina siedzącego przy tym tak zwanym Titaniku, przy tym ogromnym stole, który obawia się spotkania nawet z własnymi współpracownikami. Jednym słowem, refleksja i pytanie do państwa sprowadza się do tego, czy nie za daleko być może idziemy z tym przekonaniem, że to dziedzictwo związane po części z Janem Pawłem II, bo ono jest po części związane z Janem Pawłem II, ale w dużej mierze też z wartościami, które jednak definiują te poszczególne narody, definiują także nas. No i oczywiście z jednej strony będzie to wolność, będzie to umiłowanie suwerenności, będzie gdzieś szeroko rozumiana tożsamość, będzie cały katalog różnych wartości, do których jesteśmy przywiązani. No po drugiej stronie będzie coś, co jednak w tym zderzeniu póki co przegrywa. W każdym innym przypadku, no ja widziałbym podobnie czarny scenariusz, ale ten czarny scenariusz oznaczałby w efekcie Unię w tej chwili działań powodowaną wyłącznie strachem. No bo i to jest pytanie do państwa, znaczy co w takim razie powoduje nami jako wspólnotą, być może szerzej także tą wspólnotą międzynarodową, że jednak potrafimy stawić temu czoła, że stawiamy temu czoła. Piękne pytanie. Myślę, że to będzie takie dobre pytanie wieńczące naszą debatę, ale jeszcze dodajmy jeszcze te dwa głosy, które widziałem. Tutaj. Dziękuję bardzo. Ja w 1987 roku, znaczy powiem tak, Gdańsk generalnie, i to potwierdza, jest dla mnie mocno przereklamowany. Brakuje tu jeszcze mi kolegi z Wielunia i z Lublina. Ja mówię to jako mieszkaniec Szczecina, więc w tym momencie mogę tak to powiedzieć. Natomiast zabrakło mi jednej rzeczy, bo ja byłem wtedy byłem w Szczecinie, na Jasnych Błoniach. Widok był niesamowity, bo ołtarz stanął obok ambasady konsulatu rosyjskiego. O kurczę. Ja pamiętam to kazanie, to oczywiście tak jak pamiętał, mógł je pamiętać 11-letni chłopiec. Ja byłem tam z moją mamą, która była po utracie pracy, po rewizji u nas w domu. Ja pamiętam te rzeczy, które tam mówił papież, i on mówił o tych rzeczach, które dzisiaj, tak jak tutaj mówiliśmy, czym jest polskość, czym jest patriotyzm. I on mówił o roli mass mediów, środków masowego przekazu, rodzinie. Mówił, że podstawą w ogóle tego wszystkiego, podstawą patriotyzmu i podstawą, tą ostoją pierwszą, która jest rodzina. Mówił o roli młodych, mówił o tych wszystkich elementach, które właściwie tutaj w tej dyskusji moim zdaniem nie padły. A patrząc to, co było mowa, to o czym była mowa w Gdańsku, na dzisiaj można powiedzieć, że ten Gdańsk, on był aktualny na tamten czas. Natomiast przypominając sobie, jak teraz sobie przeglądamy jeszcze raz to, co mówił papież w Szczecinie, to Szczecin jest bardzo aktualny, bo tam właśnie było odniesienie do młodych ludzi, do roli młodych ludzi, do tego wiatru, którym są ci młodzi ludzie. Te transparenty, ta polityka oczywiście tam była, bo z tyłu gdzieś się pojawiały te transparenty Solidarności, potem wpadała milicja, oni je chowali, podawali bokiem, pojawiały się w drugich miejscach i to była taka gra. Ale tej polityki w tym kazaniu nie było, natomiast właśnie było bardzo dużo o relatywizmie, o jakby nadmiernej wolności i tolerancji już wobec takiej już bardzo skrajnej, która akceptowała wszystko i porzucała wszelkie wartości. I w tej dyskusji właśnie zabrakło mi tego, o czym była mowa w Szczecinie, tak? Czyli o rodzinie, o roli młodych i o tym wszystkim, o tych wartościach, o roli mass mediów. I tym wszystkim, co dzisiaj mamy, tak? Bo to można powiedzieć, że to jest jakaś konsekwencja tu i teraz. Tak? To dodajmy jeszcze do tych dyskusji o patriotyzmie kwestię patriotyzmu lokalnego, bo widać, że Gdańsk Gdańskiem, ale Szczecin najważniejszy, więc to też trzeba też na pewno te takie kolory naszego polskiego patriotyzmu zniuansować. I ostatni głos do w ogóle koordynatora tego projektu, Łukasza Ofiary, który tak. za wszystkim stoi, więc to jest nasza konstytucja. Ale jeszcze nie będę kończył. Ja mam takie pytanie, nie wiem za bardzo jak go zadać, bo ostatnia nasza debata skończyła się takim trochę zapytaniem o to, dlaczego Polacy tak dobrze i tak chętnie pomagali Ukraińcom, a tak kiepsko zakładali maseczki
jeżeli chodzi o kwestie pandemiczne. Państwo nie słyszą, tak? Czy? Nie, słyszymy, nie, słyszymy, tak, tylko już są odpowiedzi. Tak. Aha, już są. Tak. Już tutaj mamy panel, który się przygotowuje tak, do odpowiedzi. Jasne. Chodzi o to, że dlaczego tutaj z jednej strony ta solidarność była tak gwałtowna i tak widoczna tutaj ale to nie jest moje pytanie. Moje pytanie związane jest takim, może jak rozstrzygnąć taki dramat, że i to będzie pytanie być może do pana Pawła Kowala i do pana profesora Żerda Bugaja, który jest w zasadzie takim politykiem, którego kojarzę z lewicowej obediencji. Mianowicie, czy ta solidarność u nas nie jest za bardzo usystemowiona, znaczy ona nie jest wymuszana. Co zrobić, żeby powrócić do... Bo dla mnie ta solidarność, która niesie te emocje wszystkie, która naprawdę będzie żywą wartością, która będzie spajać, będzie solidarnością indywidualnego wyboru, wolnego wyboru. Tymczasem mam wrażenie, że w aktach normatywnych, czy w zasadach normatywnych zresztą Unii Europejskiej, czy wielu naszych już w takim prawodawstwie, ona jest ciągle usystemowiana. To znaczy jestem solidarny, gdy płacę ZUS. Jak najbardziej jestem solidarny, ale to wszystko mam wrażenie, że powoduje rzeczywiście takie powolne wypłukiwanie zasad solidarności. Paradoksalnie, prawda, że my w tym wszystkim, okej, jesteśmy płatnikami ZUS-u, jesteśmy płatnikami wielu danin, które są redystrybuowane, natomiast tak naprawdę nie wiem, czy jesteśmy solidarni. I gdy przychodzi rzeczywiście taka rzecz, jaką jest interes, i to jest taki trochę mój leitmotiv, jak wprowadzałem do tej też debaty, to programista, który mógłby tutaj za niezłe pieniądze funkcjonować i pracować i utrzymywać rodzinę i tak dalej, albo tworzyć innowacyjne rozwiązania, bez problemu wyjeżdża za granicę za kolosalnie większymi jeszcze pieniędzmi, tak? I tutaj on jest okej, on jest solidarny względem, prawda, on jest usocjalizowany, że tak powiem, natomiast chyba tej solidarności tutaj nie ma. I to jest trochę takie może pytanie, jakiś wątek, co należałoby robić albo jak rozwiązywać ten dramat między rzeczywiście taką usystemowieniem solidarności, a prawdziwym jej ożywianiem. To może to będzie rzeczywiście ostatnia taka, jeszcze jeden głos, tak, proszę. To ostatni głos, a zanim zostanie zadane to pytanie, to mam takie poczucie, że wyłania się wyzwanie tutaj wobec państwa. Nie wiem, czy uda nam się, czy wam się uda sprostać. Właśnie skąd jest ta solidarność? Skąd ona się bierze? Tutaj ta solidarność wobec Ukrainy, prawda? Czyli tutaj już pani dyrektor mówiła o tajemnicy. Mówiłeś trochę o takim genie właśnie insurekcyjnym. Być może też ten gen insurekcyjny teraz się odzywa. Więc to jest rzeczywiście tajemnica, na którą nawet tutaj Tomasz Wiścicki nie potrafi odpowiedzieć. Więc proszę bardzo, ostatni głos. Słyszysz? Tak, słyszymy. No. Okej. Okay. To piękne pytanie. Też rozumiem, że to jest pytanie osobiste, że to nie jest pytanie abstrakcyjne, czemu się sprzeciwiam, tylko osobiste, więc też bardzo, bardzo za to dziękujemy. Więc zostawiam tak na sam koniec to pytanie o ten gen solidarności, który właśnie o tą tajemnicę, może lepiej powiedziawszy, solidarności, i też są tutaj dwa konkretne pytania, proszę. Proszę, może... Zachowanie Polaków w sprawie ukraińskiej nie jest tajemnicą. Wydaje mi się, że tu jest kilka przyczyn, które to objaśniają. Po pierwsze, niesłychana drastyczność zachowania Putina i Rosji. Taka uderzająca. Proszę zwrócić uwagę, że takiego oburzenia, jakie jest w tej chwili w Polsce, ale nie tylko w Polsce, nie było w 2014 roku. Chociaż agresja była też niewątpliwie. To jest pierwszy czynnik, moim zdaniem, bardzo ważny. Drugi czynnik bardzo ważny to jest przekonanie, które kiedyś wyrażał tak mocno prezydent Kaczyński. To znaczy mówił dzisiaj Gruzja i tak dalej, a potem Polska. I to jest w Polsce słyszalne, te słowa są słyszalne i są akceptowalne. Jest taka obawa. No więc jak do tego dodać normalne geny europejskiego społeczeństwa? To wystarczy na taką mieszankę, która to tłumaczy te zachowania tutaj.
Ja bym chciał z dwoma zdaniami odnieść się do tego, co pan mówił o solidarności. Czy jest w Polsce solidarność? Czy jeżeli regulacje są zewnętrzne, państwo je reguluje? Wie pan, problem polega na tym, jaki jest stosunek ludzi do tych regulacji. W krajach skandynawskich, gdzie podatki na przykład są dużo wyższe, daniny są dużo wyższe niż w Polsce, jest to akceptowalne. W Polsce niekoniecznie. Raczej nie jest akceptowalne. Mnie się wydaje, że jest nieakceptowalne głównie dlatego, że jest dominujące takie przekonanie, że daniny publiczne trafiają do czarnej dziury. Że to odzwierciedla niską ocenę klasy politycznej, że oni nie zrobią z tego dobrego użytku. To jest przesadne w moim przekonaniu, ale skutecznie zostało tak ustanowione. Myślę sobie zresztą, że nie ma alternatywy dla tego, co pan tu nazywa trochę wymuszoną solidarnością. Jest takie powiedzenie chyba niemieckiego ministra finansów, który mówił: my się tutaj sprawami charytatywnymi nie zajmujemy, my tu się zajmujemy tym, jak się płaci podatki. Coś jest na rzeczy. Coś jest na rzeczy. Natomiast my się zajmujemy bardzo dużo. No, jest wspaniała skądinąd impreza Owsiaka, która skupia uwagę opinii publicznej przez wiele. No, ale jeżeli weźmiemy sumę, którą oni zbierają przy ogromnym nakładzie środków w stosunku do wydatków na służbę zdrowia, no to no, rząd ma rację. No, to jest bardzo mały ułamek tylko. Co nie znaczy, że można z tego zrezygnować albo nie daj Boże temu przeszkadzać. Ale to już jest inna. To już jest inna sprawa. I na koniec chciałem powiedzieć, że dla mnie tajemnicze jest coś innego. To znaczy tajemnicze jest przesunięcie w opinii publicznej poglądów. Jak to jest, że w czasach, kiedy w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych dominuje taki wielki nurt myślowy w sprawie niesprawiedliwości, w sprawie nierówności i mnożą się projekty, które miałyby to zredukować, dochodzi do tego, że o mało co kandydatem na prezydenta nie jest Sanders w Stanach Zjednoczonych, co jeszcze przed kilku lat było nie do pomyślenia kompletnie. A w Polsce, tu już był przez pana Biścickiego przywoływany ten wywiad z socjologiem, z Marcinem Dumą. Jest taki obraz młodych ludzi, którzy oni twierdzą, że to wywodzą z tych szerokich badań młodego pokolenia ludzi do 24 roku życia, skrajnie indywidualistycznych, egoistycznych, nie mających nic przeciwko wielkim nierównościom. On to kończy takim stwierdzeniem, które jest moim zdaniem charakterystyczne. Leszek Balcerowicz może być dumny z tego pokolenia. Czy to jest trwała zmiana? Nie wiem, wątpię, ale ta zmiana jest. Ona też jest bardzo ostrą zmianą w stosunku do Kościoła, upadku autorytetu Kościoła w tym pokoleniu w Polsce, bardzo, bardzo głębokiego. I to jest wielki powód do zmartwienia, moim zdaniem, nie tylko ludzi związanych z Kościołem i samego Kościoła, ale też tych, którzy, jak w Konstytucji napisano, wywodzą swoje stanowisko z innych wartości niż koniecznie związane z religią. Cały czas to samo pytanie, Pawle, i później zakończymy głosem pani dyrektor. Kiedy Agnieszka mówiła, że to jest tajemnica, to ja też to tak rozumiem, ale tajemnica to nie zawsze znaczy w języku polskim sekret, tylko to jest nie w tym sensie, bo myślę, że wszyscy tu potrafimy trochę powiedzieć, z czego to się wzięło. Nie, to się wzięło z tych elementów, o których mówił Ryszard Bugaj. Wzięło się także z socjologicznych względów, że Polacy na przyjęcie Ukraińców po prostu byli przygotowani, bo Ukraińcy od kilkunastu lat do Polski przyjeżdżali, a w kilku ostatnich latach bardzo duża grupa. Wzięło się też, moim zdaniem, nie chcę tutaj studzić nastroju, z tego względu, że to było pierwsze takie doświadczenie dla Polaków. Drugie i trzecie doświadczenie, szczególnie masowe, ma też skutki socjologiczne, no, polegające na tym, że część tych, którzy przyjęli Ukraińców, miało osobiste, dobre doświadczenia, pewnie zdecydowana większość średnie i dobre, i złe, i mieszane, a część złe i w drugiej fali to może zupełnie inaczej wyglądać. A może nie zupełnie inaczej, ale trochę inaczej. Ale faktycznie to połączone doświadczenie właśnie insurekcyjne, przekonanie, że to jest nasz udział w insurekcji, że to jest nasza walka z Ruskim, już toczona w taki sposób, myślę, że ma znaczenie.
Nie chcę jednak na to wykorzystywać swojego czasu antenowego, bo nie wiem, kiedy tutaj będę kolejny raz. W dwóch instytucjach, których zadaniem jest dbanie o pamięć Jana Pawła II, a nie mniej ważną rzeczą wydaje mi się, podczas tej debaty oczywiście, odpowiedź i kilka słów komentarza do wypowiedzi redaktora Wieścickiego. Bo myślę, że trzeba odważnie sobie zadać pytanie o to, co się stało. Ja próbowałem wynotować w trakcie, kiedy redaktor o tym mówił. Myślę, że jest kilka czynników, które też powodują, że to nie jest aż takie tajne, co się stało, czy takie zakryte. Na pewno słabość papiestwa franciszkowego. Ona wpływa na percepcję papiestwa Jana Pawła II w młodszym pokoleniu, ponieważ nie dotyczy ich generacyjnego doświadczenia. Podobnie jak sekularyzacja w Polsce dotyczy ludzi po janopawłowych, taki stosunek do Jana Pawła dotyczy ten taki inny stosunek, bo też nie jestem przekonany, że zawsze zły, dotyczy w dużym stopniu pokolenia, którego nie miało z nim doświadczeń żadnych, albo miało jakieś takie doświadczenia tylko z końca pontyfikatu. Więc ludzie patrzą na papiestwo przez pryzmat tego, jak urząd papieża jest sprawowany przez Franciszka, nawet nie przez poglądy Franciszka, tylko po prostu przez to, jak jest sprawowany ten urząd, jaki ma autorytet i tak dalej. Na pewno papieżowi bardzo zaszkodził sposób upamiętniania poprzez kicz. I to taki kicz nieakceptowalny nawet na gruncie wyrafinowanego podejścia do sztuki. I ja jestem przekonany, jako człowiek, który trochę zajmuje się sztuką i teorią sztuki, po prostu jako politolog, wiem, że jak się przekroczy pewną granicę kiczu, no to się ma efekt. No to mamy efekt budowania bezsensownych pomników papieża i doprowadzenia do sytuacji, w której w stolicy dzisiaj nie ma jednego dobrego pomnika Jana Pawła II. Gdyby u nas było wszystko jak trza, to kiedyś ktoś powinien zbudować jeden dobry pomnik Jana Pawła II w stolicy, bo jeżeli przyjedzie ktoś do Polski, kto powie, a możemy złożyć wieńce przed pomnikiem Jana Pawła II, to będzie kłopot, żeby wskazać miejsce i figurę odpowiedniej klasy estetycznej i usytuowaną w odpowiednim miejscu właściwym dla tego męża stanu, żeby można było w stolicy kraju złożyć kwiaty. Po prostu takiego miejsca w moim przekonaniu dzisiaj nie ma. Jest jakiś powód, dla którego osoby, które za to odpowiadają, mimo tego, że na innych polach bardzo starają się czcić Jana Pawła II, do tego nie doprowadzają. Jest oczywiście kwestia i to też jest przyczyna. Przyczyną jest sposób uczenia o Janie Pawle II i sposób prowadzenia badań. Jeżeli chodzi o sposób uczenia, nie chcę tego komentować, ponieważ musiałbym wejść w rolę, której nie chcę tutaj dzisiaj pełnić. Robiłem ją, dopóki tu przyjechałem, będąc w Sejmie. Znaczy po prostu pamięć o Janie Pawle II, podobnie jak pamięć o Wyszyńskim, a teraz pamięć o Kolbem, jest skrzywdzona przez władze państwowe nachalną propagandą w szkołach. I po prostu odbija się na, jest to normalna reakcja psychologiczna młodego pokolenia, na przekór robią. I moje, ja to wiem od swoich dzieci, a w moim domu bardzo się pilnuję tego, żeby tych bohaterów szanować. I wiem, jakim kłopot mają moje dzieci o dość liberalnych poglądach, żeby bronić na przykład Jana Pawła II, bo tak robią, wiem. To się odnosi do trzech ważnych postaci. Na warsztacie był dotychczas Jan Paweł II i Wyszyński, teraz wchodzi, zdaje się, Kolbe. Więc po prostu ja jestem przeciwny tym formom upamiętnienia, narzucaniu i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że jako człowiek, który wychował czwórkę dzieci, wychowuje, że jest to kontraskuteczne. Ale ma to też wpływ na, jeżeli chodzi, ale ma na to też wpływ, jeżeli styl badań. Na przykład absolutnie nieznośny w badaniach stosunek hagiograficzny. To jest śmieszne, bo Jan Paweł II jest oczywiście świętym, ale nie ma właściwie krytycznych badań o Janie Pawle II, które wcale by mu nie zaszkodziły. Absolutnie dziwaczna maniera nazywania go świętym w każdym artykule naukowym także mu nie służy. To wszystko składa się na obraz pewnego nacisku ideologicznego. Ja wręcz czasami, jak chcę propagować Jana Pawła II, to celowo mówię o nim Karol Wojtyła, żeby troszeczkę go oderwać od tego zacałowywania. Ale miałem na przykład taką sytuację na Uniwersytecie Warszawskim, kiedy wygłaszałem wykład absolutnie, można powiedzieć, tak już zadbałem, żeby był świecki, bo mi tak zależało, żeby pokazać Jana Pawła II. I wstała dziewczyna i pierwsze pytanie po wykładzie, jakim prawem na świeckim uniwersytecie pan tu mówi o papieżu. Więc po prostu te napięcia czasami przechodzą w ekstremę. Ale teraz trzy uwagi, które nie są takie, które wnoszą trochę optymizmu. Nie zgadzam się z opinią pana Dumy w sprawie interpretacji memów. Znaczy, memy są dla nas ostatnią nadzieją na uratowanie Jana Pawła II od zacałowania.
dlatego że one są przejawem kultury masowej i nie należy ich odczytywać negatywnie. Jestem miłośnikiem memów, moje dzieci i kilku przyjaciół codziennie mi przysyła memy i ja uważam, że Jan Paweł II ma na poziomie memów pozycję tę samą, którą ma, będziecie Państwo teraz zaskoczeni tym, co powiem, mam nadzieję, że to się nie rozniesie, tę samą pozycję, którą ma Makłowicz i z różnych powodów także prezydent Kwaśniewski. Bycie w memach, nawet czasami w kontekstach lekko negatywnych czy prześmiewczych, nie może być interpretowane jako absolutnie negatywny stosunek. Znaczy, wiem, co mówię, bo oglądam tych memów dziesiątki codziennie. Tak, bo tak, bo w ogóle tak bywa z memami, że one są obraźliwe także wobec Makłowicza i wobec Aleksandra Kwaśniewskiego. Ale one są przejawem funkcjonowania kogoś w kulturze masowej. Czyli są przejawem tego, że on nie jest zapomniany. I one też, gdybym politologicznie na to patrzył, wyrażają uznanie przynajmniej dla jego charyzmy, ponieważ on trwa, jest po prostu realną postacią, która jest przedmiotem jakiejś dyskusji memicznej. Wiem, że to Państwa śmieszy, bo po prostu nie oglądacie tego codziennie, ale mnie interesuje kultura masowa i patrzę, jak to działa. On po prostu funkcjonuje w kulturze masowej. W taki sposób jak ojciec Pio, jak Marilyn Monroe. To tak jest po prostu dzisiaj. Warto to zobaczyć w szerszym kontekście i akurat memami się nie przerażać. Moim zdaniem warto się przerazić może różnymi innymi rzeczami. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że powinna powstać Liga Obrony Pamięci Jana Pawła II, ponieważ to był z całą pewnością, i myślę, że ta dyskusja dzisiejsza nas o tym przekonała, jeden z najwybitniejszych Polaków w historii. Wyobraźcie sobie teraz, że tak obiektywnie, że robicie taki ranking w głowie Polaków w historii, którzy odegrali rolę w skali globalnej. Czyli nie takich, którzy dużo zrobili dla Polski, nawet gdzieś na arenie międzynarodowej, ale dla Polski, ale takich, którzy naprawdę odegrali rolę w skali globalnej. Ilu takich mamy? No to liczymy. Książę Adam. Kościuszko. Miałbym wątpliwości z pewnych, czy go tutaj zaliczyć, ale dobra. Białorusin. Nie z tego powodu, bo myślę, że, że globalność jego znaczenia nie jest aż taka, ale możemy go włączyć, bo to nie, przecież nie o to się chce spierać. Jan Paweł II, Zbigniew Brzeziński. Ile macie? Wiesz, ale z Wałęsą też już jest tak, że z całym szacunkiem moim dla niego, on był raczej symbolem niż człowiekiem, który zmienił. Jeżeli w jego epoce ktoś zmienił, to dużo w większym stopniu sprawczy był Brzeziński, czy sprawczy był Jan Paweł II. I nawet w tym kontekście Wałęsa, a Jan Paweł II, jest nierównowaga na korzyść u zwolenników Wałęsy, na korzyść Wałęsy, a u zwolenników Jana Pawła II i prawicy na korzyść prawicy. I wreszcie jedna sprawa zasadnicza. Obserwowałem absolutnie żenującą dyskusję w Polsce po wystąpieniu Bidena. Czy przyjeżdża przywódca światowego mocarstwa? Cytuję w przemówieniu najgęściej Jana Pawła II. Wiemy, że w tym wypadku nie jest koniunkturalny, co często u amerykańskich prezydentów, bo wiemy, że jest osobiście jego wielkim zwolennikiem. A następnie przez część polskiej prasy przetacza się dyskusja pod tytułem, że on nie miał prawa, bo jest zwolennikiem aborcji. No ja akurat jestem przeciwnikiem aborcji, więc mogę sobie na ten temat parę słów powiedzieć. No to zaraz. Znaczy, czy Jan Paweł II nie rozmawiał ze zwolennikami aborcji? Znaczy, trzeba nie mieć zielonego pojęcia o tym, co robił Jan Paweł II, żeby go tak ograniczyć. Przecież to nie była wypowiedź religijna Bidena. Biden się odnosił do jednego z najwybitniejszych polskich polityków, mężów stanu, lepsze słowo, wieszczów w historii. I zostało to przyjęte z mruczeniem, bo to mówi lewicowy Biden. A tu właśnie powinny być oklaski. Lewicowy, no wiadomo, powiedziałem tak. Lewicowy Biden. A tu właśnie powinny być oklaski. Więc po prostu... Ale do czego to prowadzi, do jakiego wniosku? Że chodzi o to, że Jan Paweł II też jest dzisiaj przedmiotem takiego zamknięcia, czyli takiej, nie wiem, wtórnej klerykalizacji, bym powiedział, jeżeli chodzi o przekaz. Po prostu zapominamy o tym, że to był gościu, że to był polityk, który nawet w opozycji do kardynała Wyszyńskiego był w stanie pójść do Okuronia, zagadać z tym, zagadać z tamtym. Bardzo budujące i zdecydował się na bardzo ryzykowny sojusz polityczny z Ameryką, który w głowie, jak się czyta dzienniki Wyszyńskiego, byłby nie do pomyślenia ze względu na wątpliwości, czy Ameryka jest wystarczająco katolicka. I dużo by o tym mówić. Ale też popełniał błędy, więc i o tym trzeba by pisać. No i jest jeszcze sprawa zarządzania, czyli takiego trudno jest w tej atmosferze sensownie bronić Jana Pawła II przed zarzutami o każde przestępstwo, które zdarzyło się ze strony ludzi Kościoła czy na obrzeżach Kościoła. Ponieważ w tej atmosferze jest bardzo łatwo obciążyć go także rzeczami w opinii publicznej, w percepcji,
To w oczywisty sposób każdy człowiek, kto ma zielone pojęcie o zarządzaniu instytucją, która się składa z milionów funkcjonariuszy, to każdy człowiek doskonale, który ma o tym pojęcie, rozumie, że ten zarzut może być tylko bardzo umiarkowanie stawiany. Ale w tej atmosferze po prostu to się staje pewną już normą. Dlatego moja wypowiedź była skierowana, była osnuta wokół wątpliwości redaktora Wieścickiego i kończy się takim wezwaniem, że naprawdę jest jeszcze czas właśnie ze względu na te memy. On żyje w emocji tego pokolenia, może nie tak, jakbyśmy chcieli, ja też bym chciał, żeby nie było tych złośliwych memów o nim, ale jest jeszcze czas, żeby go ratować przed zacałowaniem. I ostatni głos. Paweł, tak, trochę tak już z nostalgią ciebie słyszałem, bo tak jak sobie przypomniałem, że chyba jedna z pierwszych debat, gdzie ciebie słuchałem, to było w Nowym Buwie, już nie wiem ile lat temu, na temat pokolenia JP2. I ten żar Jana Pawła II jakoś w tobie jest przez te wszystkie lata, za co ci dziękuję. To jest dowód na charyzmę. Tak. Tak, i ta charyzma też jakoś Jana Pawła II przez ciebie przemawia, no więc też jest. Charyzma, bo to jest fakt, ta charyzma też jest w tych memach, bo on trwa w emocji. Ostatnie, mam nadzieję, że emocjonalne podsumowanie, nie jakieś tam intelektualne. Ja myślę, że raczej postaram się właśnie może intelektualnie, znaczy trochę co innego. Ja bym chciała trochę co innego, nie tylko Janie Pawle, bo ja z kolei nie chciałabym się skupiać wyłącznie na biografii i roli Jana Pawła. Myślę, że też to, w czym funkcjonował. Ja bym chciała nawiązać, po pierwsze tu mam sobie zanotowałam, masę notatek zrobiłam, do tego, co Tomek Wieścicki powiedział, bo to moim zdaniem, ja tak jak powiedziałam, że zgadzam się bardzo głęboko. Zgadzam się, tak. Myślę, że to jest zresztą, dlaczego się zgadzam. Dlatego, że to jest po prostu też wspólne przeżycie pokoleniowe. No my jesteśmy dokładnie z tego samego, że tak powiem, z tej samej, zresztą jakoś tam środowiskowo często się to wszystko zazębiało i to też pewnie pewne odbieranie pewnych rzeczy też jest podobne w takiej sytuacji. Ja jestem przekonana, że po 90 roku myśmy niesłychanie zarzucili tą myśl wspólnotową, tą myśl. Ja się absolutnie zgadzam też z tym stwierdzeniem, że zaczęliśmy się wstydzić wręcz po prostu, że to tak jakieś takie głupie, takie jakieś niezręczne, to wszystko razem. To tutaj po prostu przyszedł kapitalizm z pomysłem, że wszystko ma być inaczej. Teraz wszystko było złe, teraz będzie wszystko dobre. Przecież kiedyś mieliśmy, zauważcie, jeszcze wszyscy starcy, tu wiem, ileś tam starszego pokolenia widzę, to pewnie pamięta to określenie, czyn społeczny. Rozumiecie, jakie to straszna rzecz, czyn społeczny? No przecież co jest w tym słowie czyn i społeczny? Ono nie ma w nim nic złego. Niemniej jednak w naszych głowach to był jakaś po prostu jakiś koszmar, jakieś idiotyzmy i kłamstwa generalnie rzecz biorąc. I robi się głupie rzeczy, kopie się do rów, które się potem zakopuje z powrotem albo coś takiego. No więc po prostu to rozumienie zaowocowało takim bardzo łatwym, i tu już potem tu można by dyskutować, myślę, że mój ojciec świętej pamięci miałby coś do powiedzenia na ten temat, co się potem stało po tym 90 roku, ile zainteresowanych było różnych sił tym, żeby tą wspólnotowość zatrzeć i tą solidarnościowość zatrzeć, no bo były bardzo konkretne finansowe interesy, rozmaitego rodzaju pomysły, które spowodowały, że ale była sprzyjający grunt. I ten grunt sprzyjający to było właśnie odrzucenie tego, co było. W ramach tego, co się zaczęło dziać? Ludzie zaczęli być monadami, bo każdy walczył o ten własny interes, prawda? Bo musiał, dowiedział się, że jest kowalem własnego losu, potem lądował czasem kiepsko, wychodziło, że to tylko od jego powodu, bo w ogóle nie ma żadnych tam... To, że fabrykę zamknęli, co prawda w jego miejscowości, to tak się stało, no ale już zamknęli, trudno. A on jest kowalem własnego losu i mógłby być kapitalistą, gdyby chciał, ale no nie umiał. Więc to trochę oczywiście ironii w tym jest, co mówię, ale takie było spojrzenie na to wszystko. Co się dzieje, jak ci ludzie zaczynają być monadami? Każdy jest sam po sobie. Ginie bardzo ważna rzecz, a będzie kapitał społeczny. Tutaj pan zwrócił uwagę na takie pojęcie, że nie mówiliśmy o rodzinie, nie mówiliśmy o takich... Co to jest rodzina w rozumieniu społecznym? To jest jednostka społeczna, socjologiczna. Czy rodzina... Ja wam powiem coś bardzo może tu w tym miejscu obrazoburczego, ale czy rodzina zawsze jest dobra? Nie, rodzina mafijna jest zła. Rodzina jest dobra poprzez to, co ją napełnia. Mam nadzieję, że to nie jest kontrowersyjne, patrzę tutaj na dyrektorów
instytucji, że to nie jest jednak kontrowersyjne, że mafia jest zła. Nie? Nie, rodzina. Pytam się, czy rodzina jest dobra, więc jeżeli jest rodzina, może być też i zła rodzina, prawda? Służy złym celom po prostu, pomimo iż wspólnotą stanowi wspólnotę. Stanowi wspólnotę złego celu na przykład. Więc ona stanowi dobro poprzez to, że jeżeli służy tym dobrym celom, to jest elementem kapitału społecznego. Zresztą zapomnieliśmy o pojęciach kapitału społecznego, którego zabrakło. Co to jest kapitał społeczny? Zaufanie, wiara w innego człowieka. Jeżeli się nie wierzy innym ludziom, a to się niezwykle rozpowszechniło, to wręcz się uważało za tak zwane frajerstwo i w ogóle dbaj o swoje, tam też wierzył komuś. Co więcej, temu bardzo posłużyło, co dalej? Posłużyło temu sposób przekazu. Żyjemy w świecie w tej chwili w czasach masowej, bardzo, bardzo powszechnego przekazu informacji. Informacje są zewsząd, idą. I co w tym, jaki cały nasz świat publiczny i świat polityki, co się z tego nauczył? Świat polityki się dużo nauczył, a nauczył się kłamać przede wszystkim bardzo dobrze. Co więcej, nauczył się nie tylko kłamać, bo w świecie polityki zawsze się kłamało, to jest oczywiste, tak to bywało. Natomiast nauczył się, że w ogóle nie istnieje prawda. Właściwie mówi się, to jest wszystko jedno, co się mówi. Mówi się i to nie ma żadnego znaczenia, co się mówi. Mówi się, potem się robi zupełnie co innego. Mówię, że za chwilę się mówi coś innego. To jest w ogóle generalnie ani pomiędzy czynem a słowem, ani pomiędzy tym słowem, co się wypowiada dziś, a tym, co się wypowie jutro, nie ma żadnego. Pani dyrektor, mimo że ja przedłużyłem, to też musimy już skończyć o czasie. Tak, ale ja tylko 5 minut mówię, panowie mówili długie, także pan mi pozwoli jeszcze skończyć. Pozwalam skończyć, a to będzie też moim kosztem, więc proszę bardzo. Ja króciutko już, tylko bo chciałabym jeszcze skończyć z tym kapitałem społecznym. Znaczy uważam, że kapitał społeczny został zniszczony przez bardzo powszechne niemówienie w sposób prosty, prostych rzeczy, a można je mówić. I jestem tego też wielką zwolenniczką, żeby ponownie, dlaczego młode pokolenie się odwraca od różnych rzeczy, bo jest bardzo wrażliwe na fałsz. To jest i nie znosi fałszu. Czy jest jakaś, to pan, to coś do pana chciałam odnieść z kolei, czy jest jakaś szansa, że można, jakby, że to nie jest aż tak źle, jak my tu zarysowaliśmy. Tak, jest taka szansa, dlatego że można odbudować kapitał społeczny. Można, odbudowuje go elementy szczerości, odbudowują go elementy autentyczności, odbudowuje go poświęcenie ludzkie. Dlaczego ludzie się rzucili do pomagać Ukraińcom? Bo to też było prawdziwe. To było takie naprawdę z serca. W tym była też ta solidarność, w której kiedyś oni tam byli w latach 80. To absolutnie tak było. Ja jestem o tym głęboko przekonana. No i jeszcze na koniec chciałam tylko powiedzieć, ja się tu zgadzam z Pawłem, że sekularyzacja w Polsce rzeczywiście problem języka takiego agresywnego, który wpłynął potem na to, że młode pokolenie się odwracało od pewnych pojęć w ogóle, bo po prostu ja pamiętam dobrze też z mojego czasu, że się tam, żeśmy, nas chyba hubalem męczono w szkole, pamiętam w podstawówce i nam się ten hubal wydawał okropny, pamiętam. Przynajmniej mnie, bo tak ciągle o tym hubalu mówili, bo to już wtedy wolno było już wtedy mówić. No, tak właśnie. No i na koniec chciałam jeszcze odpowiedzieć na pana pytanie, czy solidarność jest czysto polskim pojęciem, taka solidarność ta, o której my rozumiemy, jak my ją rozumiemy i jak my ją widzimy. Etnicznie polskie już się, że nie jest takim pojęciem i nawet powiedziałam, że to jest jej rdzeniem, że takim właśnie nie jest. Bo inaczej to w ogóle nie ma o czym mówić, jeżeli by była takim pojęciem. To dla mnie to w ogóle jest absolutna oczywistość. No tyle. To ja jeszcze raz bym chciała namawiać wszystkich do odbudowywania kapitału społecznego. O. Dziękuję bardzo. Patrzę, że mieliśmy mówić o dwóch kolorach. Na sam koniec się zastanawiam, ile tych kolorów było. Chyba więcej niż dwa. Na pewno trzy, może więcej. Nie odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania. Powiem, bo chyba też pana pytanie nie zostało tutaj zaadresowane. Już po takim pytaniu to każdy Polak panu powie, że oczywiście, że tak, że jesteś jednym z nas. To jest tak, że w momencie, kiedy ktoś myśli o tym, czy może być Polakiem, to Polacy mają taką tendencję, żeby powiedzieć, że już jesteś. Więc tak patrzę na naszą wspólnotę. I nie będę tego podsumowywał. Myślę, że takim podsumowaniem to był to, co się działo podczas tego panelu. To znaczy, jak ważna jest dla nas ta kwestia patriotyzmu, jak ważna jest kwestia polskości, jak cały czas Jan Paweł II jest tutaj między nami.
Więc bardzo Państwu za to wszystko dziękuję i do zobaczenia do kolejnych.